Go. No dobrze, dzień dobry wszystkim serdecznie. Witamy na 28. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Które zdalne, online'owe to już nie zliczę. W każdym razie w tych pandemicznych czasach wszystkie te, które były chyba w tym roku tak naprawdę od marca, to są rzeczywiście online'owe. Dzisiaj mamy, jak dla mnie, tak, przecudowną osobę. Nie wiem, czy też podzielicie moje zdanie po tym spotkaniu. Małgorzata Bieniaszewska jest naszą gościnią. Uczę się feminatywów, słuchajcie, więc jest naszą gościnią i będzie się dzisiaj dzielić swoim doświadczeniem związanym z wdrażaniem lub niewdrażaniem, nie wiem, bo mamy ciągle z Andrzejem dyskusję, ciągle odkrywamy nowe obszary czegoś, co się nazywa wdrażanie czegokolwiek, tak, lub niewdrażanie, zwłaszcza jeśli chodzi o takie tematy jak tak zwany turkus lub jakieś inne sposoby współpracy z ludźmi i dopraszania ich tak naprawdę do udziału też w tym, co się w firmie dzieje i do kształtowania tego. Wymyśliłyśmy sobie z Małgosią taką formę trochę wywiadu, trochę będę cię dopytywać, tak, o różne rzeczy, po to, żeby z twojego doświadczenia wydobyć to, co jest, co wpisuje się tak naprawdę w ideę istnienia turkusowych śniadań, czyli te wszystkie tematy, które są związane z zarządzaniem, z prowadzeniem firmy, z byciem człowiekiem w różnych rolach i w różnych odsłonach. I szczególnie dzisiaj nas interesuje właśnie ta firma produkcyjna, tak? Czyli to też, jak się przygotowywałyśmy, tak, to mówiłyśmy o tym, że istnieje taki archetyp tego człowieka z produkcji, który tam jest takim, nie wiem, śrubkowkrętem albo, nie wiem, operuje młotkiem, tak, i po prostu za dużo mu tam nie zależy, za dużo nie widzi i niekoniecznie może by chciał. I to jest takie gdzieś tam, tak jak mówię, jakiś taki archetyp, tak, który już jak ktoś nie był dawno na produkcji, to rzeczywiście może mieć w głowie, natomiast jak ktoś odwiedza czasami produkcję, to ten archetyp już w ogóle nie obowiązuje. Małgosia, jeszcze tylko dopowiem, że zamieniamy troszeczkę nasz zwykły gryplan, czyli ogłoszenia duszpasterskie, turkusowe będą na końcu spotkania, a teraz chciałabym, Małgosia, tobie oddać głos. Powiedz nam coś o sobie, bo opisałam cię trochę w zaproszeniu, ale być może pominęłam coś, co chciałabyś się podzielić z naszymi uczestnikami, z naszymi gośćmi. Dzień dobry, to po pierwsze, ja nazywam się Małgorzata Bieniaszewska. Jeśli pozwolicie, to przejdziemy na ty, jeśli nie macie nic przeciwko. Będzie mi po prostu milej. Ja faktycznie zajmuję się produkcją od ponad 20 lat. Prowadzę firmę MB Pneumatyka, jest to firma rodzinna. Jedyny producent złączy do pneumatycznych układów hamulcowych w pojazdach użytkowych w Polsce i jeden z trzech w Europie. I to jest firma rodzinna, którą ja w wieku 21 lat przejęłam od mojego taty w tak zwanej sukcesji jednodniowej. Mój tato był inżynierem, ja z wykształcenia jestem po pierwsze filologiem języka angielskiego, po drugie psychologiem, a nigdy nie byłam inżynierem i myślę, że nie będę. Co jest ciekawym, bym powiedziała, doświadczeniem przy prowadzeniu firmy produkcyjnej, czysto technicznej. Powiedziałabym tak, może wyjaśniając, dlaczego daję sobie trochę prawo dzielenia się doświadczeniem, bo przeszłam swoją drogę od tyrana do lidera, czyli ja za czasów postkomunistycznych, przejmując firmę od ojca i mając 21 lat, ja nie miałam bladego pojęcia, co to znaczy zarządzanie, albo raczej może inaczej, ja wiedziałam, co to jest zarządzanie przez takie autorytarne podejście do zespołu, przez nakaz, przez brak szacunku. I tutaj mówię bardzo uczciwie, bo to dość dużo wniosło w moje życie. I wtedy wydawało mi się, że idea ja płacę, ja żądam, to jest jedyna słuszna forma motywacji zespołu. Wtedy zatrudniliśmy około tam 25 osób. Bardzo dużo osób dzięki temu działaniu potraciłam. Natomiast po kilku latach, jakieś 11-10 lat temu, poszłam na psychologię i zawsze tą historię opowiadam, to co prawda nie jest nic, czym powinnam się chwalić, ale ja ją opowiadam ku przestrodze, liderom, którym się wydaje, że można zarządzać zespołem nakazowo.
Poszłam na psychologię i uznałam, że chcę, żeby na tej psychologii nauczono mnie manipulować zespołem na tyle słusznie, żeby oni mnie słuchali i dzięki temu będą realizowali moje zadania. Ja nie będę się tak męczyć z tą motywacją finansową. No, efekt był dzięki Bogu taki, że po 2 latach dotarło do mnie, że jedyną osobą, którą trzeba tam faktycznie wykształcić, to ja, ale nie w formie manipulacji i tego, jak manipulować ludźmi, tylko w formie zrozumienia, że przywództwo to nie jest nic, co do tej pory myślałam, że jest. I tak oto zaczęłam się zmieniać i tak oto przeszłam dość mocną transformację. Dzisiaj jestem liderem, jakby spojrzeć na Maxwella, tych 5 stopni przywództwa, to powiedziałabym, że między 4. a 5. wciąż i to mówię bardzo świadomie, wiem, że brzmi nieskromnie, natomiast to nie jest moja sama ocena, tylko ocena mojego zespołu, co daje mi jakby pewną dumę z tego, co osiągnęłam. Jestem członkiem Rady do Spraw Przedsiębiorczości przy Kancelarii Prezydenta, jestem członkiem Rady Biznesu PAIH i mówiąc dalej i już kończąc te przechwalanie się, bo to aż trochę dziwnie brzmi. Ostatnio byłam doceniona przez Forbesa, przez Brand Me CEO, taką doceniono mnie za to, że jestem autentycznym liderem w czasach COVID-u. Jak się okazało, mówienie do zespołu w czasach COVID-u i bycie autentycznym i spójnym, co akurat mi przyświeca, i traktowanie zespołu jako leadership humanocentryczny, okazało się, że jest czymś, co się w Polsce docenia, nie jest standardem, tylko jest, jak się okazuje, czymś nietypowym. No i trochę przekornie i złośliwie. No i to w bardzo wielkim skrócie, od jakichś chyba 2 albo 3 lat faktycznie dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem, bo myślę sobie, że jest czym, patrząc na to, jaką drogę przeszłam. I to chyba tyle kwoli długiego wstępu. Super. Ja pamiętam, że czytałam też na Twoim blogu różne wpisy, tak, różne artykuły, to czym się dzielisz. I rzeczywiście zafascynowało mnie to, ta droga właśnie od tyrana do lidera. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, powiedz mi, jakiej wielkości jest Twoja firma? Bo wiesz, firma produkcyjna, tak, to jednym się kojarzy, że to jest tam, nie wiem, kilka tysięcy ludzi, tak, a innym się kojarzy, że to równie dobrze mogę być ja, szwagier i rodzina, która z doskoku zawija w te papierki. To jak to jest u Was? Dzisiaj mamy 100 osób, natomiast i mówiąc bardzo uczciwie, nie mamy potrzeby więcej, bo chcę, żebyście sobie wyobrazili, jakiej wielkości jest produkt, który robimy. On ma około 2 do 3 centymetrów, strzelam do 5 w zależności od kształtu. I to są te rzeczy, które wchodzą do układów hamulcowych ciężarówek, dzięki nimi, mówiąc bardzo niepoprawnie, inżynierowie by mnie zabili za takie porównanie, ale dzięki nimi ten pojazd, ciężarówka, autobus, traktor hamuje. W związku z tym wszystko jest zautomatyzowane. W większości przypadków zarówno montaż jest albo automatyczny, albo półautomatyczny. Oczywiście są montażystki na produkcji. Nie wiem, czy ja mam głos jak potwór z przestworzy, pyta się Milena. Nie wiem, czy faktycznie źle mnie słychać, słuchajcie. Znaczy ja dobrze, jeśli ktoś ma też ten problem, to dajcie znać, bo będziemy coś radzić. To znaczy będziemy po prostu utyskiwać na informatyków, tak? Nic innego nie wymyślimy. Tak, nie? Tak, to ta zupa, o której w kuluarach rozmawiałyśmy. Więc mamy te 100 osób, mamy około kilkudziesięciu maszyn. I no, trzeba sobie wyobrazić, że jeżeli dostarczamy na przykład do klienta, załóżmy Volvo, to gdybyśmy do nich dostarczali, to jedna dostawa, która zabezpiecza produkcję całego miesiąca, to są 2 palety. W związku z tym to jest tej wielkości firma, raptem 2000 metrów kwadratowych powierzchni. I to nam wystarcza, żeby obsłużyć, my dostarczamy do każdego kontynentu. I mogę śmiało powiedzieć, że nasz produkt jest w każdym jednym pojeździe powyżej 3,5 tony na świecie. Tyle mniej więcej. To wiem właśnie z kolei z mojej perspektywy, z mojej branży, tak? Bo tak jak mówisz, gdzieś tam się też o to otarłam i nawet rozumiem, co mówisz i nawet rozumiem, dlaczego inżynierowie by cię zabili za takie teksty. Zresztą ludzie od części zamiennych i product managerowie pewnie też by mieli coś jeszcze do dodania.
Ja pytałam o tę wielkość firmy, dlatego że wiesz, jest taki też trochę mit, że to, co ludzie nazywają turkusem, tak? Specjalnie używam tego słowa i takiego sformułowania, to właśnie działa tylko w małych firmach, najlepiej w takich właśnie IT, w startupach, czyli w takich organizacjach, gdzie dość łatwo jest, również logistycznie, tak, w sensie wielkości firmy, dość łatwo jest tak właśnie pracować człowiek z człowiekiem, że to, że się znamy, to, że się codziennie widzimy, że jakoś tam siedzimy razem, tak, a jak nie razem, to przynajmniej mamy codziennie te swoje kole, jeśli to jest remote takie standardowe. No i na pewno to jest gdzieś tak, ja miałam przynajmniej takie przekonanie, że no jak firma produkcyjna, to naprawdę musi być jakaś taka firma, nie wiem, właśnie na zachodzie działająca, tak, czyli te przykłady takich firm, które gdzieś tam zostały zaliczone do tych turkusowych. A ty mi mówisz, że 100 osób, no to jest, umówmy się, tłum, tak, to nie jest mały startup, pewnie różne działy, różne odpowiedzialności. No i teraz te 100 osób zaczyna swoją drogę w sytuacji, w której ma szefa tyrana. Chciałabym wrócić jeszcze trochę do tego, czym się objawia takie bycie tyranem w takiej codziennej, wiesz, pracy z zespołem. Mówiąc w wielkim skrócie, przedmiotowe traktowanie człowieka. Jest on narzędziem do tego, żeby wykonać pewne zadanie. Jak mu się nie podoba, to ma sobie pójść i nie chce używać ostrzejszych słów. Natomiast wiązało się to z tym, że bardzo często członkowie mojego zespołu się zmieniali i nawet trudno to nazwać zespołem. To była grupa, pewnie wiecie, znacie różnicę. Grupa, którą zarządzałam. Ja na pewno niczemu nie przewodziłam, nie byłam żadną inspiracją ani motywacją. Byłam po prostu chlebodawcą, który płaci, chlebodawcą, którego trzeba znieść. Były to czasy jeszcze takie, gdzie to był rynek pracodawcy. W związku z tym no, ludzie nie mieli nawet tyle odwagi, żeby rezygnować z pracy. Później, kiedy przychodzili już ludzie krótko po studiach, to oni byli trochę bardziej przebojowi. Natomiast no, niestety wyglądało to tak, jak wyglądało, gdzie wydawało mi się, że jedyną formą motywacji są pieniądze, więc jeżeli dam premię, no to będziecie pracować. Jeżeli tej premii nie dam, to przepraszam, ja powiem bezczelnie, ale prawdziwie, to użyję brzydkich słów. Jak nie będziecie pracować, to morda w kubeł, jak ci się nie podoba, to spieprzaj dziadu, i to było mniej więcej takie ohydne podejście. Mm-hmm. I brzmi to strasznie, tak jak powiedziałam, nie jest to niczym, z czego ja jestem dumna, ale jest to taka przestroga dla wielu ludzi, którym się wydaje, znowu nawiążę do Maxwella, że jesteśmy na pierwszym poziomie, dostaliśmy tabliczkę, przekornie mówiąc, dyrektor. I ta tabliczka daje nam władzę, która jest nie do ogarnięcia, to znaczy ego kroczy przed wszystkim innym i efekt jest dramatyczny. Ja jeszcze miałam wtedy 21 lat. Jak powiedziałam, sukcesję przechodziłam jednodniową, bo mój tato po prostu podszedł do mnie i powiedział: słuchaj, jestem poważnie chory, musi ktoś tą firmę przejąć, twoja siostra ma 11 lat mniej, skoro miałam 21, to trudno było mówić o tym, żeby ona to przejęła. Mama to przecudowny, ciepły człowiek, ale taka kurka, która dba o dzieci i o rodzinę, a na pewno nie ktoś, kto chciał prowadzić jakąś przebojowo firmę. Tak oto ja cała na biało wchodzę do firmy, przebrana na pierwsze powitanie za menedżera, za lidera. I co się dzieje? No i zrobiłam z siebie wariata, bo się po prostu wywróciłam, bo szłam w tak zwanych szpilkach, bo chciałam chociaż udawać kogoś profesjonalnego w wieku 21 lat. No tak, bez szpilek to w ogóle nie ma mowy, tak. Tak. I to była pierwsza moja lekcja, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś po prostu. I tak powoli się uczyłam. To był naprawdę trudny czas tracenia wielu osób, naprawdę znamienitych specjalistów, których traciłam, bo oni nie godzili się na to po czasie, żeby nie być szanowanymi. No i tak to się niestety zaczęło. Docieranie do tego, że to ja jestem, oczywiście ja miałam przekonanie, że to zespół jest winny, tak? Że to cała ta banda baranów, która nie rozumie, jaki jest cel firmy, nie rozumie, do czego zmierzamy. No, ten wgląd w siebie, to tak bym powiedziała, przyszedł znacznie później. Czasami mówię, że za późno, bo jestem ciekawa, w którym miejscu dzisiaj bym była. A co było, słuchaj, takim punktem zwrotnym u ciebie? Bo to wiesz, no, jak opowiadasz, to ja sobie myślę, że z tej perspektywy
trochę też porównując do swoich doświadczeń, tak, jakoś tak na rozum, no to z tej perspektywy Twojego wieku, też tego, jak wówczas firmy były prowadzone, czyli też trochę takich przykładów, które mieliśmy tak naprawdę z zarządzania, że to zawsze był właśnie ten pan lub pani, tak, z tym bacikiem i ci ludzie taki bardzo, jak to mówił car Piotr, że w obliczu, że tak powiem, przełożonego powinien mieć wygląd uniżony i durnowaty. Tak to wyglądało. No i co się wydarzyło takiego, że ty nagle, lub nie nagle, nie wiem, postanowiłaś inaczej? To, tak jak powiedziałam, ja poszłam na studia psychologiczne, bo naprawdę ja tam szukałam tego złotego środka, tego, że ktoś mi tą magiczną wiedzę przekaże. Jak moje podejście było takie, jak zarządzać tą bandą baranów, która nie rozumie, nie słucha, wielokrotnie motywacja finansowa na nich nie działa, trzeba ich zwalniać, a i tak tego nie rozumieją, zatrudniasz następnych, oni również są nieposłuszni, mówię tu z pełną odpowiedzialnością, używam takich słów. No i idę na te studia i jak mówię, dziękować Bogu, że po 2 latach dotarło do mnie, zaczęłam mieć jakikolwiek grunt siebie, potem poszłam na coaching indywidualny, ja wiem, że to słowo jest oklepane, znienawidzone, ale ja naprawdę miałam coacha, nawet mentora takiego, który miał duże doświadczenie, bo myślę, że wtedy z tym swoim poziomem ego, gdybym nie trafiła na praktyka, to bym go nie słuchała. Plus wzmocnienie ze studiów, ja byłam na psychologii klinicznej i pokazanie, jak działają mechanizmy, że oczekiwanie od mojego pracownika, żeby szanował mnie, kiedy ja nie mam do niego kompletnie szacunku, jest po prostu pomyleniem pojęć, jest totalnie niezrozumieniem tego, jak działa psychologia człowieka. I tak to się zaczęło. Po tych 2 latach miałam do dzisiaj zresztą przyjaciół, dwójkę, którą poznałam na studiach, która jedna z nich, moja przyjaciółka, to taki naprawdę dobry trener biznesu. I to ona była taką pierwszą osobą, którą dopuściłam do dyskusji, do pewnego mitygowania się, do konfrontacji i pytania, co ty o tym sądzisz. No i tak z biegiem czasu zaczęłam rozumieć, że ja naprawdę nie jestem w stanie tak prowadzić firmy. Tak się nie da. Nakazowo, autorytarnie, bez szacunku, człowiek przedmiotowo. No to jest zabójstwo. To nawet nie chodzi o to, że to nie było turkusowe przedsiębiorstwo, chociaż ja nie lubię tego słowa, mówiąc. Tak, to się zgodziłyśmy też tak, że my nie mówimy tak, o turkusie. Natomiast o jakimś szacunku, o tym, że człowiek na przykład ma możliwość własnego rozwoju, to mnie to kompletnie nie interesowało w tamtych początkowych czasach. Ja tylko szukałam tego, jak spieniężyć to, co firma była po to, żeby zarabiać, prosto, żeby przynosić zyski. I ku temu zmierzaliśmy i żeby było śmiesznie, my to robiliśmy naprawdę dobrze w całym tym nakazowym systemie. Ta firma miała przyrosty rzędu 100%, 200%, czasami 1000% w pewnym roku, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży, natomiast dalej nie miała żadnego DNA, którym można by się było pochwalić. Mm-hmm. No i teraz słuchaj, ja sobie tak wyobrażam, że bo też znam takie firmy, które działały w taki sposób i tak jak mówimy, że ryba się psuje od głowy, tak też trochę słyszę w tym, co mówisz, że również od tej głowy się naprawia, tak, w rozumieniu, że jeśli lider, tak, jeśli właściciel, jeśli nie wiem, tak zwany dyrektor, tak, w każdym razie kadra zarządzająca, która ma bezpośredni wpływ i przełożenie na to, co się będzie działo w firmie, zaczyna się naprawiać, no to pojawia się szansa, że coś w tej firmie się zmieni. No i teraz co? Wyszłaś już bez szpilek, rozumiem, bo już się nauczyłaś, że w szpilkach nie, bo się wywalasz razem z autorytetem. Wyszłaś przed tych ludzi i wiesz, no nie wyobrażam sobie, żeby tak nagle na bazie deklaracji ludzie ci zaufali i żeby to poszło kompletnie w drugą stronę. To jak to zrobiłaś? Bo wiesz, my tutaj tak trochę byśmy chcieli zastać praktyki też, i inspiracji, więc pytam o konkrety. Wiesz co, po pierwsze w ogóle mi nie uwierzyli, po drugie to rodziło kolejne frustracje, moje głównie, bo jak już sobie podjęłam tą decyzję świadomie, że ja teraz będę już innym liderem, teraz to ja okażę tej grupie, którą wcześniej poniżałam, okażę szacunek i powiem im, słuchajcie, oto ja zmieniłam się. Frustracja moja polegała na tym, że nikt mi nie uwierzył. Mało tego, oni traktowali mnie trochę na zasadzie jakiegoś wybryku, to znaczy poszłam na studia, coś mi tam powiedzieli i teraz próbuję udawać kogoś, kim nie jestem.
W efekcie końcowym to kosztowało, ta transformacja, dwie strony kosztowała bardzo dużo. Mnie, bo ja musiałam stabilnie, mimo tego, ile mnie to kosztowało, cały czas stać przy swoim, czyli pokazywać, że to, co było kiedyś, jest nieprawdą. To zajęło lata. W wielu przypadkach powiedziałabym 4 do 5 lat, kiedy ta zmiana następowała i to były bardzo powolne kroki. No bo wyobraźcie sobie sytuację, wychodzę do działu produkcji i mówię, słuchajcie, to nowa ja. No to świetnie, jak ci odbiło, no to super, poczekamy. Oni się zachowywali trochę jak taki przyczajony zwierz, który czeka na to, aż będzie znowu strzelał do niego myśliwy. I jak nie strzela, to jest dziwnie, ale na pewno nie można zaufać. Ja tego zaufania przez lata mimo tej zmiany nie miałam. I to zaufanie zdobywałam tylko stabilnością podejścia cały czas do tego, co mówiłam, dopóki oni się nie oswoili z tym, że jednak coś prawdziwego w tym jest, ta autentyczność i spójność lidera. Z jednej strony ja byłam sobą, a ja jestem takim emocjonalnym człowiekiem, jak zawsze się śmieję, nie mylić z historycznym. Natomiast jestem człowiekiem, który powie, co myśli, czasami bardzo bezpośrednio. W związku z tym oczekiwałam też, żeby mój zespół do mnie mówił tak samo. Oczywiście to znowu jest trochę fikcja. Jakie ryzyko. Wiesz co, no tak, z drugiej strony na początku żadne, powiem ci, Małgosiu, szczerze, dlatego że nikt się nawet nie odważył. No wiesz, masz szefa tyrana. No tak, z ich perspektywy, wiesz, to ja bym się tak, też nie zastanawiała. Odważ się powiedzieć mi, jak było. Natomiast ja przez tą wiedzę psychologiczną, psychoterapię i różne rzeczy, które poznałam na studiach, oczywiście ja sobie nie pozwalałam na połączenie psychoterapii z psychoterapeuty i szefa, to jakby w ogóle nie wchodziło w rachubę. Natomiast mając świadomość tego, tą wiedzę posiadając, ja wiedziałam, że pewien proces, on musi trwać, że on będzie bolesny dla mnie, bo będę się frustrować, że oni mi nie wierzą, a ja już przecież się zmieniłam. A z drugiej strony będzie bolesny dla mojego zespołu. Odbyłam masę rozmów indywidualnych, naprawdę masę na przestrzeni tych lat z moimi pracownikami, z tym zespołem, który z jakiegoś powodu, nie wiem, czy przyzwyczajenia, czy braku innych opcji na tamten moment w ich własnej głowie, został ze mną i rozmowy, co ci się podoba, co ci się nie podobało, dlaczego dzisiaj do mnie nie mówisz, jak możemy zrobić, żebyś jednak mówił, to było ich multum, naprawdę multum. I musieliśmy przejść takie katarzys, gdzie ja przyznałam, że to było fatalne, ale też mój zespół powiedział, że mi nie ufa i że to musi potrwać i niech ja nie oczekuję, że to się zmieni. I na początku myśmy robili różne akcje, wiecie, bo to było tak, że skoro już miałam być humanocentrycznym przywódcą, no to wymyśliłam sobie, no to bawimy się. No to pokażę im, jak mi na nich zależy. To będziemy robić jakieś integracyjne wyjazdy, żeby oni widzieli, że są taką ważną częścią mojej firmy dla mnie. No nie działa. To znaczy tak, zaprosiliśmy, ja tu Małgosi opowiadałam wcześniej, zaprosiłam moich ludzi z produkcji i z biur. Wymyśliłam sobie, że będzie świetny wyjazd integracyjny do hotelu pięciogwiazdkowego, wtedy Gołębieski. Dlaczego podkreślam pięciogwiazdkowego? Dlatego, że słuchajcie, na produkcji niektórzy z tych ludzi po prostu nigdy nie byli nawet w górach, a ja ich przeciągnęłam do hotelu o takim poziomie. W efekcie końcowym oni byli 30 razy bardziej zestresowani niż nastawieni na jakąkolwiek przyjemność. Dodatkowo jeszcze powiedziałam im, słuchajcie, czujcie się jak u siebie w domu, co już było chyba największym dowcipem z możliwych. Efekt był taki, że ludzie pojechali ze mną za karę i oni tam będąc przez cały weekend, myśmy mieli jakieś tam integracyjne szkolenia i Bóg wie co jeszcze, nic nie zadziałało, a po powrocie większość opinii brzmiała, no fajny wyjazd, ale mogliśmy kasę dostać zamiast wydawać te pieniądze na ten wyjazd. Co było dla mnie niezmiernie frustrujące, pomyślałam sobie, dobra, nie dam się, zrobimy coś innego, będą święta, zrobimy Wigilię, no przecież wszyscy na Boże Narodzenie się zbierzemy przy stole, zrobimy Wigilię. Zrobiliśmy. Wigilia była oczywiście nieobowiązkowa, była w godzinach pracy. Pamiętam to jak dziś, bo przygotowywałyśmy się z działem tam HR, wiecie, dużo rzeczy różnych robiliśmy, tam ludzie poprzynosili jedzenie, kupiliśmy też ileś potraw. Miało być pięknie i rodzinnie, a wyszło jak w tym dowcipie jak zwykle. To znaczy ludzie mieli obawy, siedzieli jak na skazaniu, czekali na to, aż to się skończy i zastanawiali się, co mi odbiło, że właśnie mam ochotę z nimi spędzić czas,
Na dodatek jeszcze pytając ich, co u nich słychać, gdzie nigdy mnie nie interesowało, co u nich słychać. Więc ludzie patrzyli trochę bardzo podejrzliwie. Nawet jedna, pamiętam, z montażystek zadała mi pytanie, a to jest takie spotkanie, na którym pani wybierze, kogo zwolni? Pamiętam, wiesz, że teraz jak mówisz, to jakby od twojej intencji, tak, i potrzeby do tego, jak ludzie to odebrali, to jest jakiś kosmos w ogóle. To... Tak, oni wszystko, co robiłam, odbierali bardzo podejrzliwie i bardzo, powiedziałabym, negatywnie. Ale ja z uporem maniaka robiłam swoje, tylko zmieniłam jedną rzecz. Ja przestałam jakby być natarczywą w swoich pomysłach. W pewnym momencie przestaliśmy w ogóle robić takowe działania. Mówiliśmy tylko swoją postawą i postawą moich menadżerów, a ich też musiałam przekonać, bo wcześniej wszelkie decyzje, skoro to firma rodzinna, jednoosobowa, w rozumieniu jeden właściciel i jeszcze na dodatek ileś członków rodziny rozproszonych po firmie, bo szefem produkcji jest mój szwagier, szefem działu zakupów mój mąż, moja siostra moją prawą ręką asystentką, więc wszędzie te wtyczki są i nie wiadomo komu ufać. Nikąd pomocy, no nie ma po prostu do kogo iść na skarży. No i powiedzmy sobie uczciwie, to był trudny czas, natomiast odpuściliśmy w tym względzie, że ja przestałam im się narzucać z różnymi pomysłami pod hasłem będzie super, będziemy się bawić, zintegrujemy się i od tej pory jak się razem napijemy tego to będzie super. Powiedz mi, ty czułaś taką, wiesz, odpowiedzialność za to, żeby właśnie nieść tą zmianę i jak gdyby być jej takim twórcą? Nie widziałaś, że to jakby może też wychodzić gdzieś od ludzi? Ja na początku w ogóle tego nie widziałam. Byłam tak wciąż skupiona na sobie i na tym wglądzie w siebie i odkryciu, że ja byłam, nazwijmy to, złym szefem, że jakby w ogóle nie szukałam pomocy w zespole. Byłam ja jedna i coraz to nowsze pomysły i powiem więcej, ci ludzie do mnie mówili. Na przykład niektórzy menadżerowie mieli odwagę, żeby powiedzieć, Gośka, słuchaj, może nie Gołębieski, może zróbmy jakąś imprezę przy ognisku, na razie nie wyjazdową, tylko gdzieś tutaj blisko. A ja mówiłam, co ty, będzie super, świetnie. Dopiero po czasie zaczęłam szukać wsparcia, bo to był jakby kolejny etap, do tego, żeby przechodzić dalej, tak? Czyli dotarło do mnie, że ja sama nic nie zdziałam, że po pierwsze oni mi nie ufają i muszą mi zaufać, a to będzie trwało, jeśli w ogóle się stanie, a po drugie, że będzie taki moment, w którym jak się zwrócę do moich menadżerów, to nie wystarczy powiedzieć hej, pomóżcie, bo to też jest podejrzliwe, trzeba ich przekonać do tego, że ich zdanie ma dla mnie znaczenie. I to był taki moment, w którym zaczęła się znowu kolejny poziom transformacji, mianowicie taki, że zaczęłam oddawać tą przysłowiową władzę do menadżerów, co też znowu trwało, no bo zawsze byłam decyzyjna ja i tam można było być menadżerem, natomiast decyzja i tak należała do mnie. No więc co to za menadżer, któremu zabierasz, wiesz, decyzyjność, ale wrzucasz odpowiedzialność, bo to jest ważne. Ja decyduję, ale ty odpowiadasz. Czyli no najgorsze z możliwych. I w związku z powyższym to trwało, jak ich zaangażowałam, oni mi zaufali po latach, to zaczęło być kompletnie inaczej. Zaczęła się ta atmosfera tworzyć w jakimś sensie sama. Doszliśmy do etapu, w którym to chyba taki moment przełomowy, to był moment, w którym moje dziewczyny z montażu, które nigdy w nic nie chciały się angażować, bo mi nie ufały. Pamiętam jak dziś, ponieważ jesteśmy firmą o nazwie MB Pneumatyka, przebrały się za króliki na święta wielkanocne, ubrały koszulki, które same sobie kupiły z napisem króliki z MB Pneumatyki, uszka królików założyły i tak świętowały, zrobiły sobie zdjęcie i rozesłały to zdjęcie do wszystkich w firmie i w ten sposób jakby dały mi do zrozumienia, że dobra, to już może czas, to już ci chyba ufamy. Na tyle, że weryfikację. Super. I tak się zaczęło utożsamianie z firmą. Dzisiaj mówiąc uczciwie, my mamy wiele inicjatyw, chociażby wiecie, słynne kaizeny, które kiedyś chcieliśmy, to też takie porównanie. Kiedyś chcieliśmy wdrożyć system kaizen, bo słyszeliśmy, że to fajna sprawa. My wszyscy byli w lean managementie, dla wszystkich to było w ogóle super pojęcie. Wszyscy po pewnym czasie byli też turkusowi, nikt nie rozumiał o co chodzi, ale ładnie brzmiało. Ktoś słyszał oblikle, nie doszedł do lalu, myślę w ogóle, a potem przeczytał je znacha i myślał, że zjadł wszystkie rozumy. Natomiast generalnie wyglądało to w ten sposób, że
chcieliśmy wprowadzić kaizeny, stworzyliśmy cały przepastny regulamin, daliśmy kartoniki, takie wiecie, te urny do głosowania, żeby wrzucać te pomysły tam do środka. Natomiast i powiedzieliśmy pracownikom, słuchajcie, to jest ten moment, możecie się dzielić swoimi pomysłami. Ludzie patrzyli jak na wariatów na nas, na zasadzie, ale co mamy mówić? Będzie za to płacone, czy nie będzie? Bo jak nie będzie, to po co mam się dzielić pomysłami? No więc my znowu popełniliśmy błąd, ponieważ uznaliśmy, dobrze, to będziemy doceniać. Zrobimy jakiś katalog nagród, wprowadzimy te nagrody i teraz za każde zgłoszenie pomysłu będziecie jakąś nagrodę dostać. Niedużą. Będziecie zbierać punkty i tak jak na stacjach benzynowych wymieniać je na nagrody po jakimś czasie. W ogóle nie zadziałało. Nie zadziałało do tego momentu, kiedy ludzie, ktoś się nie przełamał, nie przyszedł z pomysłem, nie wrzucił go nawet nie tyle do urny, co nie powiedział akurat wtedy menadżerowi produkcji, nie powiedział, słuchaj, jeżeli mi nie wprowadzicie pewnego usprawnienia, to mam dosyć, bo tracę nie wiadomo ile czasu na tej głupiej robocie, a koszt inwestycji, żebym tego nie robił, to jest rzędu tam kilku złotych. Kiedy to wprowadziliśmy, to ludzie dopiero zaczęli się uczyć, że to jest siła sprawcza. I w związku z tym, jeżeli dałem pomysł i on był sensowny, to oni go zrealizowali. I poprzez takie, powiedziałabym, szepty i dyskusje kuluarowe przeszliśmy do momentu, gdzie ludzie bardzo powoli zaczynali się w to wdrażać. Czyli potrzebowali, wiesz, tego co mówisz, gdzieś tam zaistniała taka indywidualna odwaga do tego, żeby, albo może nie wiem, ból po prostu tych czynności dodatkowych, tak, już był na tyle duży, że pracownik jednak zdecydował, dobra, będę tym kamikadze, tak, i zgłoszę, najwyżej mnie wywalą. Odważył się i to właściwie też pokazało innym, to, że wy to przyjęliście, zrobiliście, pokazało innym, że te deklaracje nie są puste, tak? Że to, co mówicie, do czego i zapraszacie i ty, i twoi menadżerowie, że faktycznie jesteście gotowi to zrealizować. Wiesz co, oni potrzebowali dużo czasu, ale też my robiliśmy wciąż błędy, popełnialiśmy, ja wiem, że dzisiaj się nie popełnia błędów, dzisiaj się przechodzi przez lekcje, wyciąga wnioski. Zbiera doświadczenia. Mhm. Tak, to jest wszystko dobre, bądźcie, Panie Boże, nie popełniamy błędów. Natomiast ja mówię otwarcie, popełnialiśmy błędy, wywracaliśmy się nieraz, podnosiliśmy się dalej, aż doszliśmy do momentu i to było takie clue, powiedziałabym, ostatnich lat mojej działalności. Przychodzi COVID i myślę sobie tak, co się dzieje, mianowicie no walczymy o przetrwanie. Automotive, spadek u nas o 50% zamówień, 100 osób zatrudnionych, no i co teraz? Od kilku lat cały czas mówiłam, że człowiek jest dla mnie najważniejszy, że słuchajcie, etaty i tak dalej, to jest bardzo ważne. No i przyszedł pierwszy moment, w którym można było to bardzo szybko zweryfikować. Przyszliśmy oczywiście w biurach na tryb home office'u, którego nigdy wcześniej nie trenowaliśmy. W ogóle on dla mnie był nie do zaakceptowania. Wydawało mi się, ja zwierzę społeczne, potrzebuję ludzi, moi ludzie też. Zawsze, wiecie, ploty przy kawie, rozmowy w kuluarach, żarty. Faktycznie ta atmosfera dzisiaj u nas jest taka bardzo na luzie. I jak mają mi tych ludzi pozabierać? No więc oczywiście wszyscy jak takie pobite psy siedzieliśmy w tych naszych domach i nie mogliśmy się odnaleźć przez chyba dobry tydzień. Natomiast później co się wydarzyło? Ja zaczęłam nagrywać filmiki, takie wiecie, nieprofesjonalne, z ręki trzymałam komórkę i mówiłam do moich ludzi. I co ja mówiłam? Ja nie opowiadałam haseł w stylu jest, słuchajcie, pięknie, nic się nie martwcie, rozwijamy się dalej, firma przetrwa. Przecież oni widzieli, co się dzieje. Ja zaczęłam do moich ludzi mówić tak, jak jest. Mówiłam im o swoich odczuciach, o swoich obawach, ale mówiłam cały czas stabilnie jedną rzecz, szczególnie kiedy była ta propaganda medialna i hasło wszyscy wszystkich zwalniają. Ludzie się po prostu bali, stracili poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym dla mnie najważniejsze było to, żeby oni mieli u mnie w firmie, żeby cały czas stabilnie mieli. Więc filmiki wyglądały tak. Na przykład mówiłam, słuchajcie, jest źle, mamy dzisiaj tyle i tyle zamówień, one spadły, ale walczymy o to, żeby zachować każdy jeden etat. Więc nie obawiajcie się, na ten moment nie planujemy żadnych zwolnień, ale musicie nam pomóc. I my poszliśmy w dwa rozwiązania. Z jednej strony powiedziałam ludziom, optymalizujemy koszty, ale nie kosztem człowieka, nie zwalniamy,
szukamy możliwości oszczędności gdzie indziej. A z drugiej strony powiedziałam do mojego zespołu, dobra, słuchajcie, potrzebuję waszego wsparcia. W piątek rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić, żeby zdywersyfikować rynek. Poszłam do moich ludzi, powiedziałam, czekam na wasze pomysły. Proszę was, poszukajmy możliwości produkcji czegokolwiek innego na maszynach, które posiadamy. Jaki był tego efekt, że zaczęliśmy sprzedawać do innych w ogóle branż poza automotive, jakaś branża grzewcza, lotnicza, rzeczy, które w ogóle nie są związane ze złączami i to były tylko i wyłącznie pomysły moich ludzi. I weszliśmy na tą wagę, czyli znaleźliśmy sposób na obniżkę kosztów, równocześnie na zwiększenie sprzedaży poprzez dywersyfikację produktów, branż i tak dalej, co dało ludziom informację, walczymy. Wyobraźcie sobie, że kiedy my obniżaliśmy, korzystając z tarczy antykryzysowej, wynagrodzenia do tych 80%, to już był taki, mówiąc kolokwialnie, hit. Bo ja byłam tak wzruszona, że ja, nieprofesjonalny menedżer, zamiast tych moich ludzi wspierać, to ja spotkałam się z moimi ludźmi, z każdym osobiście, znaczy wiadomo, online, z tymi, którzy byli w domu, ale zależało nam na tym, żeby adresować zmiany do każdego osobiście, żeby nie poczuli się właśnie przedmiotowo. I mówiliśmy, co wprowadzamy. I mówiłam o tym, że jesteśmy zmuszeni wprowadzić tarczę antykryzysową, skorzystać z dofinansowania, że będzie to przez najbliższe 3 miesiące, że wyniki są takie, dążymy do takich. I ta polityka open booking też była ważna, że moi ludzie znali liczby. To nie było coś zaewaluowanego, o czym nie mówiłam. Tylko mówiłam, słuchajcie, takie są przychody, takie dochodu nie ma, takie mamy plany. Jeżeli dojdziemy do tego etapu, to się cieszę. I mówiłam też drugą rzecz. Nie martwcie się, bo mamy płynność finansową. Nie robimy tych działań po to, żeby zaoszczędzić dziś, tu i teraz, bo my mamy odłożone pieniądze. Taką ja politykę zawsze prowadziłam. Ale mówiłam do nich, to są pewne działania, które idą na przyszłość, bo mamy obawę, że jeżeli jeszcze kolejny miesiąc będzie zabraniem kolejnych zamówień przez klientów, to wtedy nam zabraknie, skorzystamy z tego buforu i będzie problem za 2-3 miesiące. I wyobraźcie sobie, że rozmowa, pamiętam jak dziś, z pierwszą osobą, z moją taką bardzo bliską współpracownicą, mówiąc wprost dziewczynom, ona na to pozwoliła, więc mogę się tym dzielić, dziewczyną, która miała akurat nawrót choroby nowotworowej bardzo poważny. I ja do niej mówię, że bardzo przepraszam, ale muszę wprowadzić, skorzystać z tarczy antykryzysowej i muszę jej obniżyć wynagrodzenie. Mówię do niej w momencie, w którym ona potrzebuje pieniądze na leczenie, na dojazdy do szpitali, na badania i tak dalej. I głos mi się załamał tak czysto po ludzku i po prostu ją przeprosiłam. Mówię, nie znam innego rozwiązania na ten moment i mam nadzieję z tego rozwiązania uciec maksymalnie za 3 miesiące. I to była dla mnie wzruszająca chwila, dlatego że ta dziewczyna mi odpowiedziała, pani Małgorzato, chce pani mnie zwolnić? Ja powiedziałam, że nigdy w życiu. Ona mówi, dobrze, to my to przetrwamy. I to był taki feedback, którego potrzebuje, myślę, każdy lider. Dla mnie to było totalne utożsamienie się pracownika z firmą i szczerze powiedziawszy, myśmy stracili pewnego rodzaju tą hierarchię, to znaczy ona dalej jest, są menadżerowie, jest właściciel i tak dalej, ale my jesteśmy ludźmi, głównie jesteśmy ludźmi. Stanowiska są na samym końcu i nie mają znaczenia. Dzisiaj każdy może przyjść i powiedzieć, mam pomysł z działu X, chciałbym wprowadzić takie rozwiązanie, dlatego mimo tego, że nie jestem menedżerem, mam ten pomysł, zbieram ludzi, którzy wierzą w niego razem ze mną z różnych działów. Idę i informuję, że chciałbym to zrobić, jakiś pomysł optymalizacji albo cokolwiek innego. I to się dzieje. Nie potrzebuję zgody menedżera przy założeniu, że oczywiście ten pomysł jest związany z rozwojem firmy, usprawnieniem czymkolwiek. To nie chodzi o to, że gotujemy zupę. Tak, Andrzej, jak weszłam w gadulstwo, już się zamykam. Bardzo mnie zafascynowała ta informacja, że rozmawiałaś z każdym z pracowników. To chciałem tylko to uszczegółowić, żebyśmy zobaczyli, jaki to był ciężar. Z iloma rozmawiałeś? Całą setką? Tak. Wiesz co, myśmy się z zarządem podzielili. Ja mam
dwie osoby w zarządzie, jedna odpowiadająca za tą część produkcyjną, druga bardziej za sprzedaż, finanse, HR-y. I my się podzieliliśmy w ten sposób, że ja rozmawiam z tymi działami, które bezpośrednio pode mnie podlegają, w tym rozumieniu dział sprzedaży, bo ja też zajmuję się kluczowymi klientami. W firmie już odeszłam od tego takiego zarządzania, powiedziałabym, bezpośredniego. Raczej sobie dbam o to, co jest w punkcie moich zainteresowań. A zarząd realnie ma już wpływ na tyle, co też było znamienne, bo w lutym wprowadziłam drugiego członka zarządu, on wyszedł z mojej organizacji, co też wydaje mi się ma znaczenie, bo zatrudnialiśmy człowieka na stanowisko planisty produkcji, a po 5 latach wszedł do zarządu jako wiceprezes, dlatego że dostrzegliśmy w nim, mówiąc nieskromnie, ja mam taki dar, ja kocham widzieć w ludziach ten potencjał, który można wykorzystać, kocham ich motywować w ten sposób, nie pieniędzmi, bo tam ktoś wrzucił komentarz, że u mnie działają pieniądze. Nie zgodzę się, w życiu się nie zgodzę. To jest ciężka praca, przepraszam za taką bezpośredniość, ale to jest ciężka praca menadżerów, liderów nad tym, żeby to zmienić. Oczywiście, że jeżeli ludzie przez lata są nauczeni motywacji finansowej, to trudno nagle od jutra zacząć ich motywować inaczej. Jest też, Pawle, bo to chyba ty pisałeś, jest też druga rzecz. My musimy pamiętać o piramidzie Maslowa, to znaczy nie możemy zapomnieć o tym, że na początku jest zaspokojenie tych podstawowych potrzeb i jeżeli to wynagrodzenie jest po prostu nijakie albo jest najniższą krajową, to pójść na dział produkcji, załóżmy, i powiedzieć: drogie panie, bo u mnie są montażystki, drogie panie, macie najniższą krajową, ale my was dzisiaj będziemy motywować tym, że wyznaczymy wam cele i tym, że możecie je realizować. No to myślę sobie, jak nie masz, za przeproszeniem, co do gara włożyć, to co ciebie interesuje wyznaczanie wspólnych celów i to, że ty masz cel, możliwość jego realizacji. Natomiast jeżeli jesteśmy już powyżej tego poziomu, no to tutaj już jest czysta psychologia. Można naprawdę przekierować tą motywację na pozafinansową, a dzisiaj no macie ogromne możliwości. Dzisiaj pierwszy czynnik motywacyjny pozafinansowy, poczucie bezpieczeństwa zespołu, ludzie pracujący w home office, poczucie zespołowości, poczucie wspólnoty. My chcemy wiedzieć, że należymy do tego samego zespołu, że mamy, ten zespół ma dla nas znaczenie, mimo tego, że jesteśmy w różnych miejscach. Trzecie, albo w sumie powinnam to powiedzieć jako pierwsze, lider, który się komunikuje spójnie i autentycznie, to powtarzam z uporem maniaka, bo kiedy przyszedł COVID, ja miałam taką obserwację, że nie wiem, ile liderów pouciekało. To znaczy miałam takich znajomych, którzy przestali w ogóle mówić do swojego zespołu. Komentowali to w tym stylu, że wiesz co, minął miesiąc od początku COVID-u, my jesteśmy w home office i w związku z tym, wiesz co, ja poczekam, aż to wróci do normy i wtedy powiem zespołowi, co się dzieje. I wtedy się będę komunikował i powiem tak. Tak, i ten zespół siedział bez celu, bez ładu i składu, bez zdefiniowanych zadań, bez informacji, czy ta firma w ogóle istnieje, czy już właśnie upadła, i czekał na nie wiem na co, bo lider po prostu schował się do przysłowiowej szafy. Kolejny czynnik motywacyjny, wyznacz cele w takim momencie, to znaczy powiedz, gdzie dążycie. Jeżeli nawet nie wiesz, tak jak my nie wiedzieliśmy, czy te zamówienia będą, nie będą, to przynajmniej mówisz chociaż tyle, że walczysz o etaty, walczysz o to, żeby zachować jakiś status quo na tyle, na ile się da, albo że nie będziesz optymalizował kosztów zespołem. Ile osób, co spowodowało u mnie w firmie? Myśmy nie zwolnili ani jednej osoby, dużo nas to kosztowało. Natomiast dzisiaj oddanie mojego zespołu jest niesamowite, bo oni się utożsamili w całości i powiedzieli do mnie tak: wiesz, dzisiaj szczególnie z działu sprzedaży, wiesz, tych rekruterów dzisiaj jest tylu, dzwoniących i proponujących kolejną pracę za takie stawki, o których nigdy nie marzyłem, ale wiesz, to jest, Małgorzata, śmieszne, bo to są te firmy, które pozwalniały swoich ludzi na początku COVID-u, a teraz na gwałt urety zauważyli, że ponieważ rynek się ruszył, to potrzebują handlowców. A wiesz co, a ja mam gdzieś takiego pracodawcę, ja chcę pracować u ciebie, może za mniej, ale przynajmniej wiem, że dla ciebie człowiek jest ważny. I ja nie byłem numerkiem w HR-ze, tylko byłem człowiekiem, o którego ty dbałaś. Myśmy też dali wsparcie psychologiczne, moi ludzie wiedzieli, to był kolejny czynnik motywacyjny. My spotykaliśmy się na kawach online, zresztą do dziś tak się dzieje, żeby po prostu porozmawiać w kuluarach, co u was słychać. I tych czynników motywacji pozafinansowej naprawdę w dzisiejszych czasach jest multum. No i poczucie sensu. Tutaj dam wam przykład i a propos poczucia sensu.
montujemy wciąż te same części. Jakby nie było, jeżeli jesteś montażystką u mnie na produkcji, to wciąż te same komponenty składasz w ten sam sposób. Można za przeproszeniem cholery dostać, co by nie powiedzieć, po prostu jesteś zdemotywowany. Jakie ma znaczenie psychologia Frankla i poczucie sensu w momencie, kiedy mówisz do montażystki, bo kiedyś tak zrobiłam. Poszłam i powiedziałam, słuchajcie dziewczyny, to co montujecie, to są jakieś tam części. Fajnie, a teraz sobie pomyślcie, to są części, które wchodzą do takiej marki, to były marki ogólnie znane na świecie, to nie trzeba być w ogóle w tej branży, żeby słyszeć o Scania, Volvo i tak dalej. I słuchajcie, to wy odpowiadacie za to, że ten pojazd zahamuje, wy odpowiadacie za bezpieczeństwo ludzi. Zauważ, że to, co produkujesz, to nie jest zwykłą częścią, która wchodzi gdzieś w całym tym złomie mosiężnym, tylko to jest coś, dzięki twojej pracy ci ludzie będą bezpieczni. Oczywiście to jest bardzo duży skrót myślowy, ale ta praca nabrała sensu. One już nie montowały tylko wciąż mosiężnych, przepraszam, dupereli, tylko montowały coś, co miało jakieś znaczenie. I to poczucie sensu pracy stanowiło też czynnik motywacyjny. Tak sobie myślę, że też do tego sensu, tak, bo no my tutaj się poruszamy w turkusowych śniadaniach w tych trzech filarach, tak, czyli rzeczywiście pełnia, ten ewolucyjny cel, tak, i takie samozarządzanie, tak jak gdyby samodecydowanie o sobie też, przynajmniej ja to tak nazywam. I ostatnio mieliśmy taką dyskusję po poprzednim śniadaniu, że właściwie ta pełnia powinna być na początku i to mi się bardzo teraz klei z tym, co mówisz, czyli jeżeli ja mam to poczucie bezpieczeństwa, takiego bardzo atawistycznego, że mnie nie zwolnią, że nie dostanę po łapach, jeżeli się odezwę, tak, tylko będę wysłuchana, że zarabiam na to, żeby właśnie mieć co włożyć do gara, tak? To nie muszą być kokosy na złote klamki, ale właśnie to bezpieczeństwo moje, to ja dopiero mogę sięgać po te potrzeby wyższe, jak gdyby, po te rzeczy, które właśnie się wiążą z sensem, które się wiążą z poczuciem takiej pełni. I wtedy, kiedy jestem bezpieczna, kiedy mój mózg tak naprawdę nie zajmuje się tym, żeby węszyć, tak, za jedzeniem i polować, żeby mieć czym wykarmić rodzinę, tylko rzeczywiście tą część, tak, mogę tej energii skierować dla, no, górnolotnie mówiąc, tak, dla dobra firmy i zespołu. To mi tak bardzo mocno zarezonowało w tym, co mówiłaś. Wiesz, ja mam takie doświadczenie właśnie z zespołem, jak to jest z tym poczuciem bezpieczeństwa i z tym, żeby być fair, żeby zespół faktycznie wiedział, że było wiele firm w COVID-zie, które skorzystały z tarczy antykryzysowej, tego dofinansowania do wynagrodzeń, skorzystały, ale na przykład w ten sposób, że dogadały się ze swoimi pracownikami, że słuchajcie, my tu weźmiemy dofinansowanie, obniżymy wam oficjalnie wynagrodzenie, damy tam wam na lewo tą resztę, ale przy okazji rząd nam coś tam dofinansuje, zwróci. Albo kolejny dramat, korzystamy z tarczy antykryzysowej, bo się łapiemy na te widełki, które pozwolą ją przyznać, natomiast tak naprawdę przepraszam, natomiast tak naprawdę to korzystamy nie dlatego, że mamy taką potrzebę, tylko chcemy zarobić waszym kosztem. I efekt był dramatyczny. Natomiast co my znowu zrobiliśmy? My faktycznie, mówiąc bezpośrednio, gdyby spojrzeć na to czysto finansowo, my na tym zarobiliśmy. Dostaliśmy pieniądze dofinansowane do wynagrodzeń moich pracowników. Oni na tym stracili, jakby nie było. W związku z tym, kiedy teraz możemy już sobie pozwolić na pewne odbicie, bo widzimy, że styczeń zapowiada się już w miarę dobrze, luty znowu będzie spadkiem, ale już nie takim dramatycznym, gdzie zastanawiamy się, czy pokryjemy koszty, no to zaczęliśmy mówić do naszych ludzi, hej, słuchajcie, mamy taki pomysł, chcemy wam podziękować, damy bony, których notabene nigdy nie dawaliśmy. Damy wam bony na Boże Narodzenie, bo to jest taki moment, w którym można je wykorzystać. I to nie są jakieś horrendalne sumy. Natomiast znowu, gdyby przelać te przysłowiowe 100 zł, 200, 300, nieistotne, na konto pracownika jako forma premii, nie miałoby to takiej działalności motywacyjnej, bo zniknęłoby na koncie. Natomiast ten bon stanowił pewnego rodzaju gest,
docenienia, plus komunikacja. Bardzo Wam dziękujemy za to, że przetrwaliście z nami, że się utożsamiliście. Spowodowały, że ci ludzie zrozumieli, że my się faktycznie z nimi utożsamiamy. Kolejna rzecz, taki przykład. Kiedyś ja jestem totalnie przeciwna, wiecie, mimo tego, że mamy 100 osób i mamy produkcję, jestem przeciwna temu, żeby mieć karty na wejściu, czytniki, które pokazują, ile pracowałeś. My mamy zasadę taką w pracy, a kiedyś stałam pierwsza z zegarkiem w ręku, byłam zawsze pierwsza w biurze i zawsze sprawdzałam, czy ktoś w punkt przychodzi. Jeżeli się spóźnił minutę po 7, musiał zostać minutę po 15. Byłam takim hyclem, który łapie. Natomiast dzisiaj wygląda to w ten sposób, że jesteśmy umówieni w biurach. Przychodzimy między 7 a 7.30, no bo ludzie dojeżdżają, bo nie wiadomo, co będzie w zimie. I adekwatnie pracujemy 8 godzin tam z przerwą śniadaniową. I uwierzcie mi, jeszcze nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, żebym sprawdzała, czy ktoś, kto przychodzi ileś tam później, wychodzi ileś później. Mało tego, u nas jest zasada taka, chcesz wyjść w trakcie pracy, to tylko zgłoś to kolegom, żeby wiedzieli, twojemu chociażby menedżerowi, bo nie wiem, bo masz badania, bo musisz zrobić właśnie teraz zakupy, bo idziesz z dzieckiem na szczepionkę, czy Bóg wie, co tam ci przychodzi do głowy. Oczywiście nie chodzi o to, że jest tak kolorowo, że możesz robić to codziennie, ale jeżeli jest to w granicach rozsądku, to nie wypisuj żadnego urlopu, bo to przecież bez sensu. Skorzystaj, jak będziesz potrzebny, to zostaniesz dłużej. I tu również nikt nie pilnuje tego, jak to jest to poczucie zespołowości i tego, że jesteś potrzebny w tym dziale, jest tak silne, że tu nie trzeba nikogo pilnować. I ja wiem, że to wygląda trochę jak taka ułuda pod hasłem wszyscy się kochają, wspierają, nikt nikogo nie oszukuje i tak dalej, ale prawda jest taka, że jeżeli masz tak ten zespół już zgrany, to jeżeli ktoś się nowy przychodzi i nie wpasowuje się w ten zespół i w te zasady, to on automatycznie będzie wałtowany przez ludzi. Ja nie muszę naprawdę stać i pilnować z żadnym menadżerem, bo ludzie, koledzy w pracy zobaczą, że nie daje z siebie tyle, co powinien. I mniej więcej tak to wygląda u nas przynajmniej. Ja wrócę jeszcze, wiesz, do tego, żeby podsumować i potem też oddam głos naszym uczestnikom, bo pewnie będą mieli do ciebie pytania, a będziesz nas też chwilę wcześniej opuszczać przed zakończeniem. Ja wrócę do tego, co mi powiedziałaś o zamianie miejsc, bo to jest taka fajna praktyka, która w firmie produkcyjnej wydaje się być taką praktyką zupełnie od czapy, no bo jak można zamienić miejscami ludzi w firmie produkcyjnej, tak, żeby oni doświadczyli, jak wygląda praca na innym stanowisku i jeszcze w dodatku, żeby to służyło wyższemu celowi, czyli temu właśnie ewolucyjnemu rozwijaniu się, tak, i wdrażaniu różnych usprawnień. Gdybyś mogła wrócić do tego doświadczenia i podzielić się też z nami. Wiesz co, myśmy doszli do takiego momentu, zanim odkryliśmy teorię ograniczeń i cały czas żyliśmy tym etapem lean managementu, doszliśmy do takiego wniosku, że dobrze, to możemy jeszcze poszukać optymalizacji procesów po prostu w działach swoich, nie tylko na produkcji, ale poszukajmy chociażby tej nadprodukcji, czy marnotrawstw, tak zwane 7 muda. No i w efekcie końcowym próbowaliśmy to zrobić sami u siebie, czyli ja audytuję swój proces, co po prostu mówiąc wprost było głupotą, bo mało widziałam, bo wszystko co robiłam wydawało się sensowne i musiałam je robić. No więc wymyśliliśmy, że żebyśmy docenili swoją pracę, to po prostu zrobiliśmy spotkanie, to jeszcze było przed COVID-em, więc można było chodzić po biurach. Zrobiliśmy spotkanie całej firmy i powiedzieliśmy, że mamy taki pomysł dla chętnych, że chcemy przeaudytować swoje działy i że zasada jest taka, szukamy jakby nie problemów, tylko szukamy pomocy dla danego działu, bo może zobaczysz ty spoza tego działu coś, czego ja w tym dziale będąc nie widzę. Mhm. I powiedzieliśmy, tutaj macie matrycę, wpiszcie, macie procesy, które trzeba przeaudytować i wpiszcie proszę się ci, co są chętni, do tego, żeby pójść na przykład do działu X i nieważne z jakiego ty działu jesteś, im bardziej odjechany i niezwiązany z tym, tym lepiej. W efekcie końcowym, ponieważ nie zmuszaliśmy, natomiast był jeden wymóg, no wiadomo, musi być właściciel procesu, czyli ja jak jestem audytowana, to muszę być i nie może mnie audytować ktoś z mojego działu. I mnie się wydawało, że to będzie trudne, szczególnie dla pracowników produkcji, żeby przyjść do nas do biur, no bo o ile biura na produkcję to łatwiej, to tam ci z produkcji pewnie nie będą chcieli, no bo jak?
Byłam w błędzie, powymieniali się wszyscy. Dla nich to było świetne doświadczenie. Ludzie z produkcji przychodzili i to było też takie odkrycie pod hasłem, trochę odkłamowujące ten stereotyp, że ci w biurach to nic nie robią, a ci na produkcji to takie, przepraszam za wyrażenie, fizole, co tam bezmyślnie jedzie w kółko to samo, powtarzalna czynność. Jak moi konstruktorzy poszli na produkcję i pamiętam, jak dziś powiedziałam, prosiłam ich kilkukrotnie, zanim to się zaczęło dziać z tymi audytami, żeby wsparli dziewczyny, bo mamy nieergonomiczne stanowisko pracy jedno, montażowe. No tak, już idziemy, oczywiście już za chwilę tysiąc innych ważnych tematów, jeden priorytet, nie ten. Jak powiedziałam, dobra panowie, słuchajcie, ponieważ tak to wygląda, to bardzo was proszę, od jutra w tym składzie idziecie na produkcję, na tym stanowisku montujecie. Po całej 8-godzinnej pracy jeden z drugim przyszedł i powiedział, Boże, kręgosłup mi odpada, dzień później już przekonstruowali stanowisko, zrobili tak, żeby było dobrze. I tak to mniej więcej też w tym audycie zadziałało, że jak ktoś przyszedł do mnie, to było piękne. Pamiętam, jak gdzieś dziewczyny z montażu do mnie przyszły, jeden pracownik CNC, przyszli do mnie, żeby zaudytować mój proces, tam chodziło o dział sprzedaży. No i z pewną dozą nieśmiałości wchodząc, jak oni się tutaj rozbawili, to na końcu sobie pomyślałam, ja pierdziele, może ja po prostu pójdę na tą produkcję, bo tam przynajmniej jest miło, fajnie, sympatycznie, oczywiście żartując, bo oni sobie tu radzą. Oczywiście zażartowałam i powiedziałam, dobra, słuchajcie, macie tą jedyną niepowtarzalną szansę dziś. Jesteś szefem, nie audytujesz już działu sprzedaży, jesteś szefem, możesz dać premię, zwolnić wszystkich, rób co chcesz, a ja to zaakceptuję. Co zrobisz? Fajne to było doświadczenie, bo najpierw reakcja była, jupi, super, to dawaj, wszyscy premię. Natomiast później był efekt, dobra, zanim podejmiesz tą premię, podejmiesz decyzję o premii, to pamiętaj, iść do księgowej, bo musisz mieć, jakby nie było, jej zgodę, no bo ona musi wydać te pieniądze. No i dyskusje, jakby ludzie poznali, że to nie jest tylko chęć, dobra wola lub nie, żeby pewne rzeczy zrobić, tylko jesteś w jakichś ramach, do których musisz się dostosować, bo firma musi przetrwać. No i tak się, tak to się u nas dzieje. I też przy okazji taka przyspieszona lekcja ekonomii, wiesz, i funkcjonowania przedsiębiorstwa, prawda? Tu widzę, Paweł pyta, ile osób z zespołu, kiedy dołączyłaś, jest z tobą teraz, jaka część była w stanie zmienić się razem z tobą? Że to dzisiaj na 100 osób powiedziałabym, że powiem o menedżerach, bo oni byli jakby najważniejsi, to jeżeli ja mam dzisiaj 12, to z tych 12, 7. 7 to jest tych, którzy pracowali ze mną za czasów, kiedy ja byłam jeszcze, nazwijmy to, przed transformacją. Natomiast dwóch bardzo dobrych odeszło, dlatego że nie byli w stanie mi zaufać już. I to jakby też jasno sobie powiedzieliśmy. To też ta kultura odejścia jest ważna. Ważne jest to, jak zrobisz ten moment, w którym ktoś odchodzi. To znaczy, życzysz mu źle i niech go szlak trafi, czy mówisz mu, słuchaj, dziękuję, bo ja dzisiaj tak do tego podchodzę, że ludzie są tam dani na jakiś moment. Jaki bliżej nieokreślony wychodzi w tak zwanym praniu. I ja doceniam ludzi za to, co zrobili w zespole w danym okresie, jeśli były to fajne działania. I ja nie rozpaczam, kiedy oni odchodzą, bo myślę sobie, okej, idź dalej. Ja dzięki twojej pracy i temu wkładowi zyskałam to czy tamto. I to nie jest dramat, że ty podejmujesz decyzję, że chcesz odejść. Taka kolej rzeczy. I też z drugiej strony, ja zawsze informuję ludzi o tym, że na przykład chcę podjąć decyzję, żebyśmy się rozstali. Daję ci szansę, no chyba, że mówimy o dyscyplinarce, takowe się u mnie nie zdarzają. Natomiast mówię o tym, że masz pewną drogę do przejścia, oczekuję od ciebie konkrety i tu podaję, jaki to ma wpływ na firmę, typowy FUKO. I w efekcie końcowym masz czas, na który się umawiamy do tego, żeby się poprawić. Jeżeli to tego nie spełnisz, to od razu ci mówię na dzień dobry, że jeżeli to jest tak duża i poważna sprawa, to musisz się liczyć z tym, że albo cię przesunę w hierarchię, bo na tym stanowisku się nie sprawdzasz, albo będziemy musieli się rozstać. I ja uważam, że to jest fair, że pracodawca, to co my zawsze mówimy, że o jej pracodawca zwalnia, to ja mam trochę inne podejście. Przecież to jest prawo pracodawcy, to jest tylko pytanie, na jakim poziomie to zrobisz, czy z kulturą. Macie prawo się z pracownikiem nie dogadać, a on ma prawo sobie pójść i ty również masz prawo mu podziękować, ale zrób to z klasą. Mhm. To też jest myślę ważne i też jak to się ładnie mówi, ludzie to też widzą, tak? Inni pracownicy też to widzą i też robi się z tego pewnego rodzaju zasada w organizacji, tak? Że masz prawo jak gdyby się nie wyrabiać na zakrętach,
I nie będzie tak, że natychmiast tak, że no nie wiem, o, wypadłeś z zakrętu, dobra, temu misiu dziękujemy, tylko faktycznie jesteś traktowany jak człowiek, który ma prawo też popełniać błędy, który ma prawo się uczyć, który ma prawo doświadczać różnych rzeczy. I też od ciebie zależy, czyli masz ten wpływ bezpośredni na siebie, tak, na swoje zachowanie, od ciebie zależy, co będzie dalej, jeśli zawiążesz ze mną zespół, będziesz współpracował, tak to rozumiem, tak, i będziemy dalej szli do przodu, no to nie oznacza, że musisz jakby utracić tą przestrzeń, którą w firmie masz. To tak to usłyszałam. Słuchajcie, jest w mojej strefie czasowej 10:08. Małgosia ma dla nas czas do 10:30, jeśli dobrze pamiętam, z taką pewnie 3-minutówką jeszcze. W związku z tym zadawajcie pytania, korzystajcie. Mam nadzieję, że udało mi się do tego momentu trochę Małgosię wyciągnąć na zwierzenia, także dostaliście porcję informacji, jak działa, a teraz Małgosia jest cała wasza, także po kolei jakbyście dawali znać, kto tam chce zapytać, lub piszcie na czacie. Czy dalej tak, jest hierarchia? Odpowiadam, Rafał, na pytanie, czy dalej jest u ciebie, Małgosiu, hierarchia? Rafał, jest. I to mówiąc uczciwie, ja wiem, że to się nijak nie wpasowuje w tą historię turkusowych przedsiębiorstw, natomiast ja nie do końca się czuję turkusowa. Dla mnie większe znaczenie ma to, żeby był zespół, żeby był szacunek. My zawsze mówimy o trzech wartościach firmy. Pierwszy, szacunek, po drugie człowiek, po trzecie reputacja, bo jesteśmy firmą rodzinną. I jak w związku z tym ta hierarchia jest, no bo jest zarząd, jestem ja jako właściciel, mamy menedżerów danych działów, ale tak jak powiedziałam, z drugiej strony, jeżeli masz pomysł na to, żeby coś zoptymalizować, coś wypróbować, chociażby jesteś na przykład w dziale R&D, a my mamy swoje laboratorium, masz jakiś pomysł, który jest kompletnie odjechany i potrzebujesz czasu na jego realizację, to nie musisz pytać swojego przełożonego, używam tego specjalnie, wprost, czy mógłbym, tylko zbierasz zespół, pytasz, kto chce dołączyć i idziesz z tematem. Oczywiście informujesz swojego menadżera, że słuchaj, chce się tym zająć, bo aż tak pięknie u nas nie jest. I też z drugiej strony ta hierarchia jest bardzo płaska, no bo jest zarząd, kilku menadżerów i potem idziemy w dół. W związku z tym też awanse pionowe są o tyle trudne, że to, czym możesz motywować, to jest to, jak oddajesz szerszą decyzyjność, odpowiedzialność, pewne możliwości w tą stronę poziomą idącą, a nie pionową, no bo w pewnym momencie zostajesz tylko zablokowany właścicielem firmy, raczej nim nie będziesz, co też uczciwie mówię moim pracownikom. Mhm. Tutaj też Milena zadała pytanie, czy cały zespół rodzinny przeszedł twoją rewolucję, jak ze szwagrem, tak, czy wszyscy z tatą, czy wszyscy czują te wartości, nie tylko w teorii? Wiesz co, cały przeszedł rewolucję z lepszym lub gorszym skutkiem, dlatego że my z moim tatą to byliśmy dwa różne, kompletnie różne bieguny. Mój tato już nie żyje, natomiast kiedy żył i kiedy ja przejmowałam tą firmę, faktycznie zachorował na nowotwór, natomiast później wrócił. I to był najpiękniejszy moment dwuwładzy w firmie, który mało tej firmy nie rozłożył na łopatki, bo ja mówiłam, jest super, mamy gdzieś pracowników, chodzi tylko o to, żeby sprzedawać, idziemy na rynki zagraniczne. Mój ojciec pochodzący z firmą z czasów komunizmu mówił, ale w życiu nie idziemy na żadne rynki zagraniczne. W Polsce jest pięknie, zakład zasady istnieje, jest Autosan, jest Jelcz, czyli ci najwięksi. Jesteśmy od nich uzależnieni, ale to nic nie szkodzi, bo przecież to są zakłady państwowe, które lata świetne będą funkcjonować. Więc myśmy tak dochodzili, po czym ja ta emocjonalna, wtedy już kompletnie wariatka, która przelatywała i mówiła ty taki, ty owaki. Mój ojciec, kompletny introwertyk, zamknięty w sobie, cichy, stonowany dżentelmen. To była, powiem kolokwialnie, jazda bez trzymanki. W związku z tym ten początek, kiedy ja jeszcze w ogóle nie zaczynałam tej transformacji wewnętrznej, był dramatem dla wielu moich pracowników, jestem o tym w 100% przekonana. Ja jedna decyzja, mój ojciec druga decyzja, wykłócanie się na forum pracowników, kogo ta decyzja jest bardziej słuszna, no jakiś koszmar. Natomiast po pewnym czasie był taki moment, w którym
Mój ojciec już odszedł z firmy, jakby dzięki Bogu nie potłukliśmy się na amen, tylko po prostu zrozumieliśmy, że tak się nie da. Ale wtedy zaczęła się historia z rodziną, bo wiecie, ja pracuję z mężem. Mąż, jakby nie było, jestem właścicielem, mąż jest pode mną, bo jest menedżerem działu zakupów. Historię w stylu opierdzieliłam w pracy, bo jestem niezadowolona z menedżera działu zakupu. Przyszłam do domu z uśmiechem jako żona do tego samego człowieka, mojego męża. Mówię, słuchaj, jest pięknie, zapraszam cię na obiad, będzie pięknie. On stał w takim rozkroku i mówił, ty chyba sobie żartujesz. I to jak to jest? Do 15 mówi, będziesz mi opierdzielała, a po 15 będziesz kochającą żoną. Ja kompletnie tego nie kumam. Mówi, dziewczyna, od rana do nocy jesteś ta sama. Moja siostra znowu, która przez długi czas nie mogła zrozumieć, że jak mamy różne zdanie i ona ma inne, a ona jest emocjonalnym człowiekiem, to nie trzeba go wykrzyczeć na forum całego zespołu i powiedzieć coś w stylu, słuchaj, ty jesteś głupia, ja się z tym nie zgadzam, jak ci się siostra nie podoba, to sobie idź. A to też przechodziłyśmy na początku swojej drogi, kiedy ona miała potrzebę uzewnętrznienia emocji. I tak to mniej więcej wyglądało, więc jakby te wartości, to myśmy nawet kiedyś, słuchajcie, zbudowali EVP. Tak? Uznaliśmy, że razem z zespołem wypracujemy te wartości, no bo to było takie słynne. Wszyscy mają EVP, no więc my też będziemy mieli jakieś takie wartości, o których wszyscy słyszą, my je zakomunikujemy na stronie internetowej. My z całym zespołem wypracujemy, siedzieliśmy chyba 3 miesiące. Uczciwie mówiąc, nie pamiętam ani jednej wartości, którą wypracowaliśmy, więc musiała być niezmiernie ważna, mówiąc złośliwie. Prawie że uczyliśmy się ich na pamięć, bo nikt się z nimi nie utożsamiał, ale takie ładne były, ładnie brzmiały. I dopiero po czasie, jakby swoim działaniem, wypracowaliśmy kompletnie inne wartości. Jakby dzisiaj ja nie mam nigdzie EVP wypisane. Ja nie szkolę moich ludzi, jak przychodzisz do mnie, to ci nie mówię, że dla nas szacunek, reputacja i człowiek. Ty masz się sam przekonać, że tak jest. Jeżeli tego nie przekonasz się i tego nie widzisz, to znaczy, że gdzieś coś daliśmy ciała, bo to są nasze wartości. Jak szacunek, to i do siebie, i do pracownika, i do konkurencji, i do dostawcy. To jest zobowiązanie. Jak reputacja, to menadżera, właściciela, zarządu, ale też pracownika. Nie chcemy pracownika, który... Mieliśmy kiedyś taką historię. Podzielę się, bo była wesoła i trochę żenująca zarazem, ale mieliśmy pracownika, który chciał być modelem i faktycznie chyba był modelem na produkcji, a równocześnie był takim wesołym ekshibicjonistą jeszcze za czasów, kiedy na Facebooku można było trochę więcej zdjęć obnażających pokazywać. I pamiętam jak dziś, któregoś razu wchodzę na Facebooka, a tenże oto młody mężczyzna chwali się tym, że stoi, jak go Pan Bóg stworzył, od tyłu robione zdjęcie, więc z całej okazałości jego naga pupa, że stoi na śniegu, nie pamiętam gdzie to było, ale jest z siebie dumny, że otoż nagi stoi na śniegu. Ja tego nie zapomnę, bo następnego dnia mieliśmy rozmowy rekrutacyjne z ludźmi właśnie na produkcji. I problem polegał na tym, że ci ludzie nie przyszli. To Sulachów, tu gdzie się mieścimy, to jest mała mieścina, w związku z tym jakby, a ten jeszcze się pochwalił na forum wszystkich, jaki on jest fajny, w związku z tym tam chyba do kogoś to doszło i usłyszeliśmy taki feedback od jednego z kandydatów, kiedy dziewczyny z HR do niego dzwoniły, że są umówione, czy pan przyjdzie, on powiedział, że on nie chce pracować w takiej firmie. I my się zastanawialiśmy czemu, ale nam otwarcie powiedział, bo wy zatrudniacie dziwnych ludzi. Ja nie chcę się utożsamiać z firmą, gdzie pracownicy z gołą dupą latają po śniegu. To był dokładny cytat. I dostaliśmy trochę w łeb za to, za przeproszeniem. Byliśmy sfrustrowani. Co prawda ten człowiek chwilę później się zwolnił, bo uznał jednak, że chyba nie pasuje do nas. Zresztą myśmy też jasno mu przekazali, że to nie są wartości. I od tej pory wprowadziliśmy politykę social media w momencie, kiedy zatrudniamy, to równocześnie informujemy, jakie są standardy u nas, zanim podpiszesz umowę, bo może masz dalej potrzebę jeden z drugim uzewnętrzniania swojego wizerunku albo komentowania pewnych rzeczy w taki sposób, który dla nas jest niedopuszczalny. Mhm. Tu padło jeszcze od Mileny pytanie, czemu nie jesteście razem w zarządzie z mężem, jak rozumiem, tak? Bo byśmy się pozabijali, bardzo uczciwie. A mówiąc trochę nie żartując, my teraz pracujemy w ten sposób, że mój mąż jako szef działu zakupów
jest jakby prawie w oddzielnym budynku, bo on jest tam w części produkcyjnej. I to, co sobie cenimy po latach najbardziej, to jest to, że tu nie ma bezpośredniej podległości, w związku z tym my już nie musimy o nic walczyć. On ma swojego przełożonego, on nie chciał być nigdy w zarządzie, co jakby to była nasza świadoma decyzja, mówiąc uczciwie. Mój mąż po prostu nie jest tych, kto koniecznie chciałby stać na piedestale, przemawiać, przewodzić, jakoś tego nie czuję. Natomiast ja nie jestem w zarządzie z kilku powodów, też takiego prawnego, to jest spółka z o.o. i był taki moment, w którym właściciel będący w zarządzie był problematycznym rozwiązaniem prawnym i dlatego wprowadziliśmy wtedy zarząd i szczerze powiedziawszy to mi się bardzo dobrze sprawdza, bo tak jak powiedziałam, jednego człowieka wyciągnęłam jako planista produkcji przez dział jakości, dochodząc do Chief Innovation Officer, tak to się dzisiaj ładnie po angielsku nazywa dla naszych klientów, a później wiceprezesa, a z drugiej strony wyciągnęłam w hierarchię menadżerkę działu HR-u i dzisiaj ona jest w zespole i w zarządzie i też był to awans, w związku z tym to daje takie poczucie, że my zapewniamy bezpieczeństwo z dwóch stron. My nie patrzymy tylko na wyniki, ale cały czas patrzymy też na ludzi. Ale z drugiej strony nie jesteśmy tak zakochani w ludziach, żebyśmy zapomnieli, że firma jednak musi przynosić zyski. Więc musimy pilnować produkcji, sprzedaży i tak dalej. To nam się sprawdza. I szczerze powiedziawszy, czy dzisiaj bym weszła do zarządu? Chyba nie, bo jak widzicie, ja już trochę się odłączam od tej firmy. To znaczy, ja już sobie buduję swoją markę osobistą, ja już się dzielę jako mentor swoimi przemyśleniami, mam czas na to, żeby występować w wielu miejscach, mam czas wiele rzeczy robić pro bono, charytatywnie i dzielić się tym doświadczeniem trochę właśnie ku przestrodze. I tyle, ja już chyba nie mam potrzeby takiego dyrektywnego zarządzania firmą i takiego operacyjnego poziomu. Przychodzi do mnie zarząd, rozmawiamy, jeżeli mają coś trudnego, a tak to się nie mieszam i to naprawdę rewelacyjnie się sprawdza. Ale to też pokazuje, wiesz, że ludzie się na tyle samo upełnomocnili, takie śmieszne słowo, że kurczę, no nie jesteś tam potrzebna jakoś tak, wiesz, nadmiernie. A to bardzo dobrze. Wiesz, tak, ja bym była dalej potrzebna, czyli na tym poziomie tej firmy garażowej, z której powstawaliśmy, To byłoby trudno. To moim zdaniem to byłaby największa blokada rozwoju firmy. Szef, który cały czas chce zarządzać, szef, który chce podejmować decyzje, często szef, który nie chce wziąć za nie odpowiedzialności. To jest pomylenie z poplątaniem. W pewnym momencie musi być ta chwila, w której ten właściciel firmy, rodzinnej czy nierodzinnej, po prostu wypuszcza tych ludzi na wolność i mówi: jestem do twojej dyspozycji, bo ja wciąż mogę być twoim mentorem, ja wciąż bardzo chętnie skonsultuję, ale różnica jest taka, to ty przyjdziesz do mnie i powiesz, jakie masz pomysły na rozwiązanie danej kwestii, możesz popytać, wymienimy poglądy, bo nikt nie powiedział, że moje są najlepsze, ale to spowoduje, że mamy jakieś takie porównanie, co każdy o tym sądzi, ale na końcu ty podejmujesz decyzję, to się... Nam w trakcie marzec, kwiecień, kiedy się rozpoczął COVID, to my mieliśmy, tak jak mówię, ja w lutym wprowadziłam nowego członka zarządu, więc ten człowiek nigdy nie będąc prezesem, wchodzi do zarządu i nie wie, co się dzieje. W tym sensie nigdy nie miał takiego doświadczenia i świetnie się sprawdza. I to był jedyny moment na początku, kiedy się odnajdywaliśmy w nowej rzeczywistości, gdzie ja weszłam operacyjnie i mieliśmy tak zwane kole, kilka razy nawet dziennie, gdzie trzeba było podejmować decyzje, kto idzie na home office, jak ze sprzętem, gdzie dostarczamy sprzęt, od krzeseł przez monitory i wszystko inne. I doszliśmy to trwało około miesiąca do półtorej. Podzieliliśmy się, kto będzie się zajmował dofinansowaniami i tym czystym takim technicznym utrzymaniem firmy. I faktycznie wtedy podejmowaliśmy wspólnie decyzje. Każda jedna była konsultowana w trzyosobowym składzie, bo tego potrzebował ten młody członek zarządu, młody stażer, ale po jakimś miesiącu, półtorej zdzwoniliśmy się i powiedzieliśmy dość. Wracamy do tego, co było, bo za chwilę decyzję o kupieniu dwóch długopisów będziemy również podejmować w trzyosobowym składzie. I że to już jest męczące, bo się odnaleźliśmy w tych nowych, nazwijmy to, zakresach obowiązków.
podzieliliśmy od nowa, sobie przypomnieliśmy, kto w zarządzie za co odpowiada i ja mogłam znowu wrócić do punktu zajmowania się sobą, tak to nazwijmy, bardziej niż wspierania, ale jestem cały czas dostępna, gdyby ktoś mnie potrzebował. Ja cały czas jestem w firmie też, tak? Przychodzę, zajmuję się klientami. Mhm. Tutaj toczy nam się na czacie też taka dyskusja właśnie o tej odpowiedzialności rozłożonej pomiędzy pracownika a szefa w zakresie rozwoju, tak? Takiego jako człowiek, ale też w roli pracownika i w danej organizacji. Tu jest dyskusja też rzeczywiście między Pawłem, tak, Milena i Wojtek. Wojciech tutaj mają różne punkty widzenia. Mam Iwona, swój. Tak, tak. Jeżeli pozwolicie, jak tu pada pytanie, że ile inwestować w tego pracownika, to znaczy ile pracować nad tym, żeby on się chciał zmienić do tego. Ja powiem szczerze, znowu pójdźmy psychologią, jest taki efekt Concord, który jest dość niebezpieczny, mianowicie inwestujesz w te swoje zaangażowanie w temat i w pewnym momencie już gubisz, dlaczego inwestujesz, to znaczy ten cel inwestowania się gubi, a ty już koncentrujesz się cały czas na tym zaangażowaniu, żeby zrealizować. I to jest taki moment, w którym się mówi, no dobra, to jeszcze chwilka. Odraczasz tą ostateczną decyzję, bo masz poczucie, że już tyle tego swojego zaangażowania za sobą zainwestowałeś, że szkoda ci przerwać wedle twojego mniemania na ostatnim etapie. Jeden z taka trochę problematyczna kwestia i bardzo, powiedziałabym, niedobra, mówiąc trochę śmiesznym językiem. Dlaczego niedobra? No bo prześpisz ten moment, w którym po prostu trzeba odpuścić i dalej już nie inwestować. I szczerze powiedziawszy, dlatego jak prowadzę rozmowę z pracownikami, to dochodzę do momentu, w którym najpierw udzielam feedbacku, mówię, że to czy tamto. W zależności oczywiście, patrząc tu na Blancharda i Herseya, tą teorię przywództwa, to w zależności od tego, jakie twój pracownik ma kompetencje, jaką motywację, na jakim etapie jest, ale jeżeli już masz dojrzałego pracownika i zakładamy, że on ma wysoki poziom motywacji i wysoki poziom kompetencji, to tam można rozmawiać otwarcie na tyle, że to jest to, co ja powiedziałam. Mówisz pracownikowi, to jest twój czas, to są twoje obowiązki, to jest cel, który ci wyznaczyłam. Umawiamy się na pewien czasokres, w którym go zrealizujesz. Jeżeli go zrealizujesz, to super. Jeżeli nie, to bardzo mi przykro, ale to będzie koniec naszej współpracy. I może to brzmi strasznie, ale zaoszczędzacie multum czasu, również pracownika, bo on wtedy ma decyzję do podjęcia. Tak, chcę zainwestować w tą firmę, w siebie, zmienić się w pełni świadomie, albo dobrze, wiem, że mam miesiąc, dwa, trzy, na ile się umówiliście. Okej, to ja zaczynam szukać pracy, bo skoro chcecie mnie zwolnić, a ja nie chcę się zmienić, no to sprawa jest prosta. Muszę znaleźć taki zespół, gdzie będą akceptować mnie w tym wydaniu. I to wiele rozwiązuje, choć może źle brzmi. Ja sobie teraz tak też pomyślałam, patrząc na tą dyskusję i na te pytania i słuchając tego, co mówisz, że takie uporczywe, tak, jak gdyby wspieranie tego pracownika bez wyznaczenia rzeczywiście granic, to dla mnie jest też trochę takie zabieranie mu podmiotowości, to znaczy ja realizuję wtedy bardziej swój cel, czyli realizuję się w tym wspieraniu, w tym pomaganiu, często w sposób nieuświadomiony coś sobie jakby podarowuję, tak, robiąc takie rzeczy, natomiast nakładam z kolei też ciężar na pracownika, no bo on, nie mając jasności, trochę jest tak, jak mówisz, no może być tak, że jeśli ja chcę bardziej niż on, to i tak się nie spotkamy, a możemy się dość poważnie pokłócić. Ja będę miała jakiś konflikt wewnętrzny albo poczucie, że rzeczywiście no nie jestem, nie wiem, wysłuchana, zauważona, tak, z moim tutaj, a przecież ja serce na dłoni i wszystko tam dla tego pracownika. A on ma to generalnie, no w jednym z zespołów się mówiło w brand planie, tak, żeby nie powiedzieć, że w D. I żebym nie wiem, co zrobiła, tak naprawdę no nie posunie się ani na krok, bo albo nie chce, albo nie umie, albo to nie jest dla niego dobry czas. Więc mnie się akurat też to zostawianie też decyzji pracownikowi, tak, czy nowym partnerom w firmie bardzo, bardzo jakoś klei i podoba właśnie z tą podmiotowością i poszanowaniem podmiotowości zarówno mojej, tak, jak i drugiej osoby. Słuchajcie, co jeszcze chcecie? To można się odmutować i zagadujcie jeszcze Małgorzatę,
póki jeszcze ją mamy, słuchajcie, 3 minuty do końca czasu regulaminowego plus 3 minuty w gratisie. Dokładnie. Paszczowo może być łatwiej i szybciej. To ja wyjadę z wynagrodzeniami, to znaczy w tym sensie ciekawi mnie, jaki macie system wynagradzania. Oczywiście pensja podstawowa to rozumiem, ale co jest oprócz pensji podstawowej i za co wiecie te dodatki, nie wiem, premie, nagrody, cokolwiek. Nie wiem, jaki ten system jest, więc ciekaw. To ciebie zadziwię pewnie, Rafał. Nie mamy żadnych premii, które wiążą się na dzisiaj. Żadnych premii, które wiążą się z, nie wiem, zrobiłeś coś więcej, doceniamy to, że zrobiłeś więcej, dajemy ci tam 3 złote przysłowiowe, bo my nie chcemy wyścigu szczurów. I szczerze powiedziawszy, to była taka zasada, która bardzo często dziwi kandydatów do pracy, szczególnie do działu sprzedaży, że jak nie macie, no ja się staram, dzięki moim staraniom przyniosłem 50 nowych klientów, a wy mi nie podziękujecie. To znaczy też trzeba powiedzieć uczciwie, że my płacimy więcej niż standard rynkowy. I w związku z tym to daje nam też pewnego rodzaju możliwości. Nawet dostaliśmy kiedyś tam jakąś nagrodę, bo był jakiś instytut, który to badał. I to powoduje, że oni zarabiają na tyle, że pewnie im się od tej strony motywacji finansowej chce, ale z drugiej strony mówimy jasno, nie będzie premii. Nie będzie premii dlatego, że jesteśmy zespołem i dążymy do jednego. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli nie będziesz się przykładał jako członek zespołu, to nikt nie będzie musiał za tobą biegać. Ten zespół jest tak przećwiczony w swoim zaangażowaniu, że jeżeli jesteś słabym ogniwem, to zrobią ci 2 rzeczy. Jeżeli wcześniej się angażowałeś, to cię będą wspierać do pewnego momentu. Jeżeli się nie angażowałeś i widać, że jesteś człowiekiem, któremu niekoniecznie zależy, to ci wyeliminują i to się stanie na poziomie jakby tam gdzieś niżej, jeśli mówimy o tej hierarchii, bo po prostu to będzie rozmowa chociażby z brygadzistką, czy miałam taki przykład właśnie na CNC, czyli na dziale produkcji, gdzie przyszedł, mamy monitoring na produkcji, to się wiąże z tym, że pracujemy w systemie 4-brygadowym. Teraz będziemy przechodzić na 3-zmianowy, w związku z tym no, musimy mieć tam dla ubezpieczenia ochrony firmy, musi być monitoring. I szczerze powiedziawszy, my na początku, jak go wprowadzaliśmy, no to oczywiście to budziło wielkie niepokoje, no bo jak, no taki Big Brother, będziemy tych pracowników oglądać, to też było śmieszne, bo nasze panie, jak przechodziły koło kamery, zresztą ja też to robiłam, to zanim się nauczyliśmy, to każda przechodziła, patrząc z kamery i się poprawiała, myśląc, że tam lusterko jest, to było śmieszne, naprawdę śmieszne. Natomiast mieliśmy taki przypadek a propos monitoringu, że faktycznie po jednej zmianie, całkiem niedawno, po jednej zmianie norma nie została praktycznie w ogóle wykonana na jednej maszynie i to skłoniło menadżera do tego, żeby spojrzeć w ten monitoring, co się wydarzyło nocą. Zanim on to przejrzał, wcześniej porozmawiał z pracownikami, dostał odpowiedź, że no to tam awaria była maszyny, ale ta norma była, wiecie, na 100 sztuk zrobionych, zrobiono 4, no to znaczy, że jest naprawdę źle. Przejrzeliśmy monitoring i zobaczyliśmy, co zrobili pracownicy. Po prostu tam była super impreza nocą, to znaczy tam nikt nie widział, zapomnieli, że pracują, a pod koniec zmiany sobie przypomnieli, że no musi być jakieś wyjaśnienie tego, że normy nie zrobili, więc coś tam pogrzebali z tyłu maszyny i powiedzieli, że była awaria, no i tym oto sposobem. Wiecie, myśmy się szykowali do dyscyplinarki. Faktycznie pierwszy raz chyba od 20 lat podjęliśmy decyzję, że chcemy się pożegnać z człowiekiem, chociażby dlatego, że no, tam ta impreza wiązała się chociażby z tym, że ktoś wziął pręt, zniszczył go, bo sobie go wygiął. No jakieś szaleństwo w ogóle nieodpowiedzialności. Co było ciekawe, zanim ten człowiek doszedł do nas na rozmowę o dyscyplinarce, to przyszedł i powiedział, że on jednak się zwolni, bo on już nie chce pracować w tym zespole. Zastanawiałam się, cóż tam się stało. Ta wiadomość się tak szybko rozeszła, że ludzie powiedzieli, wynoś się z tego zespołu. To były dokładnie słowa, takie trochę niemiłe. Wynoś się z zespołu, bo nie będziemy pracować z tym, kto w ten sposób się zachowuje, bo przez ciebie to rzutuje na naszą brygadę. A tam akurat było tak, że w tym dniu tam zostało mniej ludzi niż normalnie. W związku z tym ci, którzy byli, wydaje się, odpowiedzialni, jak wrócili, usłyszeli, co się zdarzyło,
No to oni byli zażenowani tym, co zrobili, zrobiło dokładnie dwóch panów. I my nie musieliśmy ich zwalniać dyscyplinarnie, bo po prostu odbył się, ja się śmieję, że to się taki odbył sąd grupowy, znaczy zebrało się iluś tam członków tej brygady i chyba sobie porozmawiali na tyle słusznie, że na koniec ten podjął decyzję, że odchodzi. I tutaj siła zespołu zadziałała. To jest fajny ten poziom, że to nie jest ciężar na... Ja w zespole widzę, że kolega się obija, no ale ja, no co ja mogę? No to nie moja firma, ja swoje robię, a do menadżera nie pójdę, czy lidera, no bo będę skarżył. To jest właśnie ten poziom, z którego musimy uciec, bo to jest poziom takiego trochę przedszkola, a nie poziom takiej współodpowiedzialności, do którego w sumie chyba dążymy. Ale wiesz, to jest też jeszcze jedna kwestia, to też z Małgosią rozmawiałyśmy. Jaka jest różnica, dlaczego w moim przekonaniu wielokrotnie te pomysły na kaizen nie przechodzą? Bo to jest różnica w ogóle kultur. My w Polsce jesteśmy nauczeni, że jesteśmy karani za błędy. W związku z tym mówić do nas o tym, żebyśmy szukali usprawnień, a co tu dużo mówić, błędów na dany moment, to jest trochę odwrócenie w ogóle naszej kultury. W Japonii, gdzie to wprowadzono, jest kompletnie inaczej. Tam faktycznie mój dobry znajomy, który jest prezesem Toyoty, tej produkcyjnej, Jacek mówi tak, słuchaj, co u nas ma, znajdziemy błąd, to mamy dzwonek na produkcji, tam jedziemy w ten dzwonek, dzwonimy i jesteśmy z siebie dumni. Ale mówi, żeby wprowadzić tą kulturę, to były lata. I w związku z tym, i tak samo jest tutaj, jesteśmy nauczeni, że kryjemy kolegę, no bo co my będziemy donosić do szefa, aż przejdziesz ten moment, w którym się okazuje, że dobra, nie kryjemy kolegi właśnie, bo on obniża nam normy, bo on robi z nas wariatów, kiedy my pracujemy, a on nie robi nic i co najważniejsze, on psuje naszą reputację, a my już nie chcemy mieć takiej złej. I odpowiem jeszcze na pytanie Iwony. My na początku mieliśmy system premiowania, ale naprawdę wiele lat temu, kiedy ja przejmowałam tą firmę i on zawsze budził dzikie emocje. To źle wyliczone, to uzgodnimy od jakiej EBIDy, jaka marża, pierwszy, drugi, trzeci stopień. To były ciągłe frustracje i naprawdę ta premia zamiast działać, to ona powodowała dzikie wojny w pracy między księgowością, która wyliczyła wyniki, HR-em, który odniósł się do wyników i dał premię, wyliczył premię, a pracownikiem, który za każdym razem czuł się pokrzywdzony. Mało tego, ciągłe dyskusje między działem sprzedaży, działem produkcji. Zamiast mieć wspólny cel, to było zawsze tak. Dział sprzedaży mówił, te barany z produkcji nic nie robią, przynosimy zamówienia, nikt nie angażują się, przez nich nie możemy dostać premii. Produkcja mówiła, jak można na ostatnią chwilę przynosić zamówienie, oczekiwać realizacji na wczoraj. To rodziło ogromne konflikty, a kiedy się okazało, że dobra, to nie ma w ogóle, mamy wspólny cel i albo go realizujemy, bo tak, albo go nie realizujemy i też jest, bo tak, natomiast nie wiąże się z tym żadna premia, to nagle się okazuje, że to się rozwiązało. Już nie mamy dwóch zespołów i wewnętrznych wojen, tylko jest jeden wspólny cel. Daniel Urban, który był też na tym śniadaniu, tylko musiał nas opuścić. Daniel jest prezesem firmy ponad 160-osobowej IT. To te żarciki wasze dziewczyny o informatykach trochę do Daniela tak szły. I Daniel przećwiczył w swojej firmie wszelkie możliwe bonusy, jak, co i tak dalej. Dość fajnie też się analitycznie w różne rozwiązania na świecie powczuwał. I to, co mu wyszło, to dokładnie to, co powie Małgoś. Po prostu jest stała kasa. Jeszcze fajny tekst na jednym z naszych spotkań właśnie Daniel też przekazał, że dzięki temu ludzie się skupiają na pracy, a nie na zarabianiu. A jeżeli mamy bonusy, to jesteśmy ludźmi. Widzimy, że możemy coś więcej, to się nie skupiamy na pracy, tylko praca jest, ale ona jest w tle. Skupiamy się, jak dobrze zarobić. I z mojego doświadczenia też wtedy wynika, że wszelkie systemy motywacyjne powodują, że jest ciężar dla średniej kadry menedżerskiej, jakieś MBO, a tu cele, a tu spójnianie, a to pilnowanie. Nie warta gra świeczki, absolutnie. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli skupiamy się na zarabianiu, to przestajemy myśleć o tym, że ta praca sama w sobie jest dla nas czymś ważnym i czymś rozwojowym. I czasami w pewnym momencie, jak możemy coś od ręki zrobić, to my tak, nie, ale to może by mi za to zapłacili. Tak? Jest taki troszkę etap w głowie do przepracowania, więc ja absolutnie jestem za tym rozwiązaniem, które jest u Ciebie, bez dwóch zdań.
To jest też ta kwestia motywacji. Nie, badania psychologiczne pokazały, że jeżeli masz motywację wewnętrzną, która wynika z twoich przekonań, chęci, pasji, czegokolwiek, motywujesz się tym, że dostałeś większą odpowiedzialność, że masz cel do zrealizowania, to najgorsze, co można zrobić takiemu pracownikowi, co właśnie w tych badaniach zostało ukazane, to dołożyć mu motywację zewnętrzną, finansową. Zabierasz mu tą wewnętrzną w ten sposób i on zaczyna być tym króliczkiem goniącym jednak za finansową, a te rzeczy już mu aż tak nie sprawiają przyjemności. No i co najważniejsze, zawsze jest ten szklany sufit przy finansowym. Tak, to znaczy dokładnie. Dojdziesz do momentu, w którym już więcej nie dasz, choćbyś nawet chciał. I co wtedy? I nagle tracisz pracownika, bo on jednak, to co go motywowało, to były pieniądze, więc on idzie dalej, szuka tam, gdzie dadzą mu więcej. I to się jakby cały czas rozjeżdża, dlatego myśmy z tego pouciekali kompletnie, co daje też taką stabilność i bezpieczeństwo, ale też silnie zwracamy uwagę na potrzeby naszych pracowników w rozumieniu. Ścieżka kariery zawodowej nie jest jak w wielkich korporacjach zrobiona odgórnie i jak przychodzisz na stanowisko planisty, to możesz dojść do menadżera produkcji w tej hierarchii. Jak przychodzisz do nas, to ja ci zadam pytanie, w sensie menadżer tego działu, zada ci pytanie. Popracuj tu przez 3 miesiące, masz tak zwanego swojego buddy'ego, który jest od tego, żeby cię wprowadzić. Oczywiście dostajesz harmonogram wdrożenia, nigdy nie wchodzisz z marszu do działu, tylko najpierw musisz przejść wszystkie etapy działu produkcji, montażu i tak dalej. Nieważne gdzie będziesz, nawet w księgowości, bo musisz zyskać wgląd w to, co my robimy, żebyś zrozumiał pewne wyzwania, problemy, z jakimi się mierzymy. I po tych 3 miesiącach przychodzą do ciebie i się ciebie pytają, dobra, to słuchaj, po pierwsze, czy ci się podobało i tak dalej, to idzie na bieżąco, ale prosimy ciebie o to, to teraz powiedz, gdzie siebie widzisz, co byś chciał, czy faktycznie ta ścieżka rozwoju byłaby pionowo awansem, czy może chciałbyś odpowiedzialności inne. I to jest cały czas na bieżąco zmieniane, więc to ty jako pracownik kreujesz swoją ścieżkę rozwoju w tej firmie. I dzięki temu też jesteś wspierany, no akurat w tym przypadku najczęściej przeze mnie, bo tak jak powiedziałam nieskromnie, jak gdzieś mam tego nosa do tego, żeby widzieć rzeczy, potencjał u moich ludzi. I jak można, to ja ich wyrywam. Ja mam dziewczyny z montażu, jedna awansowała na moją asystentkę, druga awansowała na sales supporta, bo po prostu chcą, bo widać, że dają z siebie jeszcze więcej niż trzeba i chcą, no to czemu z tego nie korzystać? Dokładnie. To znaczy ja też wychodzę z założenia, że za rozwój ludzi odpowiadają sami ludzie, a nie firma. I to jest ta też to, co Gosiu powiedziała wcześniej, ta podmiotowość, a nie, że firma mówi, nie, to ja ciebie widzę tam, dam ci szkolenia i tak dalej. To nie za bardzo działa, nie jest efektywne. Tutaj fajna dyskusja między Mileną a Iwoną w temacie też wynagrodzeń i przejścia, czyli nie tyle już chodzi o to, jak na końcu, tylko rozumiem w tym poście u ciebie, Milena, że no, ale czy to tak za jednym razem przeskoczyć do braku premii, czy po prostu iść procesowo? Tak troszkę bym to wyjął. Nie wiem, czy o to pytam, Andrzej. Pytam w ogóle, czy w każdej firmie rzeczywiście ma być brak premii. I tu rzeczywiście w samej idei nie chodzi mi o premię za jakieś wyniki ludzi, tak? Tylko my jesteśmy taką firmą handlową, gdzie te obroty są różne, bardzo różne i wszyscy są sprzedawcami zasadniczym w zespole, nie? Więc kiedy nie mamy premii, teraz mamy taką premię od całego targu firmy i na różnych poziomach i jakby trochę mi przyświecało to, że no przy większych obrotach będziemy mogli po prostu się dzielić wszyscy, po prostu sobie zwiększać kasę, no. A kiedy byśmy mieli zrobić to tak, że byłoby więcej z założenia, no to byłoby niebezpieczne ekonomicznie dla firmy, bo jak mamy taki czas jak teraz, ostatni miesiąc dla przykładu, wiadomo, że jak to jest miesiąc, to tam nic nie wynosi, ale jak jest tak chwiejnie, no to jest trudne i myślałam, jakby mi przyświeca to, przepraszam, że tak się włączam bardzo, ale to gorący temat, bo ja zawsze się włączam, że dla mnie gorąco, bo pracuję nad tym aktualnie, żeby zapewnić podstawy na poziomie, który jest generalnie satysfakcjonujący, może nie bardzo, ale satysfakcjonujący, a resztę załatwiać premią i wtedy ta premia jest od całości firmy, nie? Milena, a ja mam takie pytanie. My też nią jakby, tak? Jak tortem. Jeśli pozwolisz, to ja mam pytanie. A skąd wiesz, jaki jest poziom satysfakcjonujący dla tego zespołu? Od zespołu samego. Czyli wy zapytaliście, jaki jest ten poziom, który jest dla nich akceptowalny i jest satysfakcjonujący. Tak, tak. Oni wszyscy określili taki sam? Nie. No i w sumie nie dziwne.
ale określili go adekwatnie do swojego doświadczenia, poziomu odpowiedzialności. Nic mnie nie zaskoczyło w tym procesie. A to ja mam pytanie, Milena, do ciebie. Te informacje to były w ramach spotkań jeden na jeden z tobą, czy tak, w ramach ogólnego takiego spotkania zespołu ja tyle, dlatego... Nie, jeden na jeden. O każdym, jakby ja każdego pytałam, jaka kwota będzie dla ciebie satysfakcjonująca z dnia... Ostatnio mówiliście o tym bezpieczeństwie, to też teraz jeszcze wróciłam do tego tematu, mimo że gadałam już z nimi ostatnio, ale teraz o bezpieczeństwie jeszcze. Jaka kwota wam zapewni to poczucie bezpieczeństwa finansowego i to pomogło, w tym sensie, że no jakoś niektórzy otwarcie powiedzieli bardziej niż wcześniej. Natomiast właśnie, no wiecie, wszyscy jakoś się pasowali w to, co sobie wyobrażaliśmy, nie? Jakby to było niby zaskakujące, a niby nie, no bo znali ten swój skład w zespole, tak? Że potrafili go adekwatnie określić finansowo, to było takie otwierające oczy. A czemu dostaliście duży dar? Zmiany, bo jakby chciałabym zrozumieć kontekst, czemu chcesz wprowadzać zmiany? Wiesz co, no ten proces wprowadzania zmian nastąpił w lutym, tuż przed pandemią, dlatego że ja podobnie jak ty jestem w takiej firmie rodzinnej, ale ja ją od niedawna zmieniam, no bo ten system wcześniejszy był fatalny, no nie, jakby nie miał prawa bytu, tak? bo oni pracowali na podstawie, najniższej krajowej na podstawie. A mieli bardzo wysokie premie, często takie 2-3-krotnie. Ale czy ty chcesz, żebym ja dobrze ciebie zrozumiała, czy ty chcesz poprzez tą decyzję dojść do tego, żeby oni więcej zarabiali, jeżeli będą lepsze wyniki firmy, bo na przykład masz, czy po prostu nie podoba ci się fakt, że oni zarabiają najniższą krajową, a cała reszta jest bardzo ruchoma? Znaczy oni już nie zarabiają najniższej krajowej, bo ten proces już przeszliśmy, czyli już mają wyższe podstawy, to mi się nie podobało, tak? No po to, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, no takie podstawowe. To mówić o zaangażowaniu ludzi, jak mają takie niskie podstawy, to w ogóle bez sensu. No, ale właśnie ja się zastanawiam, bo skąd to moje pytanie do ciebie, czy ten w ogóle ten wątek, że no ty mówisz o tym, że doszłeś do tego, że ten system w ogóle bez premii jest najbardziej optymalny. I myślę sobie, że pewnie w niejednej firmie tak i zastanawiam się, czy ja tu nie popełniam jakiegoś błędu po prostu, jak wy to deszczujecie, nie? Czyli czy może być tak, że jest w firmie system premiowy i on nadal będzie wpasowywał się w to, że ludzie się będą czuli dobrze, nie? Tylko ja dalej przepraszam cię, jestem uparta, bo chcę zrozumieć, a nie rozumiem. Najpierw pracowali na najniższej krajowej i dostawali horrendalne premie, o tak może trochę przesadzając. Później przyszłaś i od lutego zmieniłaś, że ta podstawa już nie jest minimalną, tylko jest jakąś tam godziwą stawką i dołożyłaś im premię. A dzisiaj do czego dążysz? Udoskonalam to. Czyli mamy jakiś taki tymczasowy, mniej więcej ta idea, o której powiedziałaś, ona trwa i tylko musimy ją tam udoskonalić po to, żeby trochę zweryfikować doświadczenie ludzi. Mam na myśli staż pracy, takie rzeczy, żeby to jakoś dać mi jasność większą. Ale ponieważ nad tym pracuję, to zastanawiam się, czy na tym etapie udoskonalania nie należałoby ciachnąć tej premii i jednak po prostu wszystko zrobić tak, nie? Ja myślę, że to wszystko jest, bo też Małgosia, twoje pytania ja rozumiem też jako też właśnie poszukiwanie tak naprawdę celu, tak, uzasadnienia, bo ja mam też takie dwa pytania, z jakiego powodu chcesz to zrobić i w jakim celu to robisz, czyli po co to robisz, tak, bo gdzieś tam myślę, że odpowiedź na to pytanie też porządkuje kierunki, a czasami wręcz wywala, tak od razu jakby widać, że o, to bez sensu, w ogóle się zajmowałam tematem, bo tak sobie myślę, że może wam wyjść, dziewczyny, całkiem niezły kontakt tutaj. Troszeczkę ucinam też, pytając Małgosia ciebie, bo w strefie czasowej mojej jest 10:46. Tak, już napisałam, że się spóźnię, więc spokojnie. Okej, dobrze. Także tak, faktycznie muszę zmykać, natomiast mam do was dużą prośbę, ponieważ bardzo mi miło było z wami spędzić czas i dziękuję za zaproszenie. Jestem przekonana, że nie jedyna ja mam słuszne pomysły i wszystkie są fantastyczne. Chciałabym też się od innych uczyć, więc jakbyście mogli mnie znaleźć na LinkedInie, będzie wam prościej znaleźć mnie jedną niż ja was wszystkich, przepraszam. Jakbyśmy mogli zostać w kontakcie, to byłoby mi bardzo miło, bo to jest, ja nie jestem omnipotentna, notorycznie się uczę, cały czas w sumie się uczę i staram rozwijać, w związku z tym chętnie posłucham mądrych ludzi, no co to dużo mówić, więc będę wdzięczna, jakbyśmy się połączyli na LinkedInie.
I wybaczcie, tak, Małgosię mam, więc jakby wiem, tu widzę już niektórzy wrzucili zaproszenia, bardzo dziękuję, a kto nie wrzucił, to będę wdzięczna za wrzucenie. To ja chętnie. Okej, to w takim razie słuchajcie, jakieś ostatnie pytanie do Małgosi, kto chce skorzystać, zanim przejdziecie na LinkedIna, to teraz jest ten czas. Co było dla ciebie najtrudniejsze? A doprecyzuj w czym? W tym przejściu ogólnie. Ja sama. Wiesz, ja naprawdę, ja sama. Ten proces tej wewnętrznej zmiany i przyznania się do tego, że nie było dobrze, ze mną nie było dobrze, był bardzo trudny. Jakby ja jeszcze walczyłam przez kilka, nawet nie miesięcy, ale lat, gdzie tam tylko dzięki temu, że właśnie miałam wokół siebie bliskich, którzy pochodzili z biznesu, tych moich przyjaciół, i to w związku z tym było im łatwiej do mnie dotrzeć. Ja szanowałam ich zdanie, bo wszystkich innych zdanie na etapie, w którym ja nie miałam wglądu w siebie, no było dla mnie formą ataku na mnie, na moje niepowtarzalne, fantastyczne, jedyne w swoim rodzaju przywództwo. I nagle ktoś ci mówi, wiesz, wcale nieprawda, nic nie jest dobrze, wcale nie jesteś przywódcą, o jakim myślisz, że jest fajnie, mówiąc dalej tym językiem szkolnym. Więc to było dla mnie najtrudniejsze. I drugie, żeby trzymać się przy tej transformacji uparcie tego, co podjęłam. Mm-hmm. A to faktycznie czasami naprawdę, mówiąc uczciwie, kosztowało mnie bardzo dużo. Nie jeden ryk w domu wieczorami, dlaczego oni mnie nie doceniają. Więc to gdzieś tam było trudne. A później, wiesz co, to już poszło. To się samo nakręcało w momencie, kiedy ja widziałam jakiekolwiek zmiany, jakąkolwiek w moim zespole, w jednym członku tego zespołu. To się chciało. A drugie, wiesz, jeszcze odpowiadając ci, Andrzeju, teraz mi przyszło do głowy, to było oddanie władzy. I to świadomie mówię władzy, nie decyzyjności, tylko władzy. Mhm. Kiedy moi ludzie do mnie wracali, już mając trochę odwagi, wracali z feedbackiem: Małgorzata, po co mam być menedżerem, jeżeli i tak ty podejmujesz decyzję? Ciebie nie interesuje moje zdanie. Mhm. Ty chcesz usłyszeć zdanie, ale potem mi powiesz: dobra, dzięki za zdanie, ale wiesz co, podejmiemy tą decyzję tak. To było bardzo frustrujące. Ja dostawałam ten feedback na taki najtrudniejszy moment, jak byliśmy już po takim pierwszym etapie zmian. Zrobiłam spotkanie ze swoim zespołem i poprosiłam o feedback, co sądzą. Mieliśmy człowieka z zewnątrz, który nas przez to przeprowadził, taką sesję mentoringową. No i wiesz, ja nagle słyszę, no wiesz co, okej, ja widzę, że się zmieniłaś, widzę, że ci zależy, ale wciąż nie jest to etap, o którym bym marzył, bo ja dalej jestem pionkiem w twojej grze, a nie jestem kimś, kto może decydować. Więc w tym względzie to było dla mnie bardzo, bardzo trudne, żeby oddać tą władzę, nie? Żeby być w tym momencie. Ale jak już oddałam znowu, no to ja jestem przeszczęśliwa. Może być tysiąc rzeczy. I sobie teraz myślę, Boże, po co ja się tyle męczyłam w tym wydaniu wcześniej. Słuchajcie, wrzucę wam jeszcze stronę, jeśli pozwolicie, bo tamtą drogą, jeśli ktoś by, tylko źle napisałam, tamtą drogą też można mnie znaleźć. Ja mam swoją stronę, tam opisuję różne historie, wystąpienia, są artykuły, wywiady, w zależności od tego. Mam nadzieję, że coś was natnie. Chociażby prowadzę bloga, w którym tak bardzo bezpośrednio piszę, czasami powiedziałabym boleśnie dla niektórych. Nawet jak udzielałam wywiadu dla My Company, to pani mnie zapytała, czy aby na pewno służy taka otwartość w byciu menedżerem i jeszcze tak na forum. I była zaskoczona moją bezpośredniością. Natomiast ja uważam, że warto, bo ja nie muszę już nikogo udawać i nie muszę się zastanawiać, którą wersją siebie mam być i kiedy. Ale zobaczcie, jestem to jest... sobą. Symptomatyczne pytanie, prawda? Takie ciągle, jak gdyby, jak jesteś w roli menadżera, jeszcze szefa takiej, wiesz, stuosobowej firmy w takiej branży, to jest takie oczekiwanie tak gdzieś, że ty będziesz jakoś inaczej, nie wiem, coś będziesz ukrywać, będziesz coś grać, masz jakiś komunikat taki oficjalny, tak, do mediów, a jak gdyby życie idzie sobie. To jest niesamowicie mocne u nas ciągle jeszcze, myślę.
To, bo myślę, że mało wciąż jest liderów takich autentycznych, ale jeszcze jak jesteś kobietą w tym przysłowiowym męskim świecie i powinnaś być wrażliwa i wiecznie płacząca w kącie wedle stereotypów kobiety, a na dodatek jeszcze i złośliwie, jak to kiedyś mi jeden dziennikarz Forbesa powiedział, no pani to się nade mną pastwi, pani Małgosiu, myślę sobie, matko jedyna. Czemu? A on mówi, bo wie pani co, bo jak pani może powiedzieć, że pani ma kilka ról w życiu? Mówi, to, że matka, żona, to my już tam się przyzwyczailiśmy, jakoś to trzeba obejść. W tym później artykule tam wspomnimy po cichutku, ale to nie ma znaczenia. Ale pani mówi, że pani najlepsza jest najlepszym w domu. Ja się relaksuję i ja to mówię wprost w garach. I on mówi, ale jak ja mam to napisać w tym tekście, że znaczy, że co? Ja mówię, proszę napisać tak, jak jest, czyli z jednej strony jestem właścicielem firmy rodzinnej i tu podejmuję decyzje, które wielokrotnie jeszcze do niedawna były dla mnie bardzo trudne, kiedy tą władzę miałam u siebie, ale co ja robię w domu? Ja przychodzę i kiedy jestem najbardziej nerwowa, bo był jakiś trudny dzień, to jak to mój mąż się śmieje, gotuję dla pułku wojska wtedy, wiecie, jedno danie, drugie danie, piąte danie. I on nie wiedział, co z tym zrobić. Mówi, może kobieta być z tego dumna. No tak, tak. No, a ja jestem dumna, no i tyle, po prostu. Ja jakby nie wpisuję się w te schematy. Ostatnio udzielając właśnie wywiadu dla chyba Wysokiej Obcasy Praca, to znowu mówiłam o tym, że taki był tytuł, że ja nie jestem liderem z żurnala. Ja w ogóle się nie wpisuję w ten leadership z żurnala, bo po pierwsze mówię o swoich błędach i porażkach, mówię o historii od tyrana do lidera, a to jak można mówić. I ja zawsze tak trochę nie pasuję do tego, co jest takim standardem przyjętym. I to chyba zaczyna być, widzę, dla ludzi tych bardziej odważnych coraz ciekawsze, że ktoś mówi o swoich błędach i nie jest takim przykładnym. A to też nie jest żadne, myślę, że wy o tym wiecie, że nam łatwiej utożsamiać się z tym, który jest podobny do nas. W związku z tym, jeżeli ja popełniam błędy i ktoś to słyszy, to mówię, a dobra, to nie jest ze mną tak źle, czy ona też popełniła. Jest dla mnie nadzieja, prawda? Bo tak, można, że tak powiem, robić progres popełniając te błędy i być też takim wzrastającym menadżerem, rozwijającym siebie i też... No, też dużo takiej służebności jest tak naprawdę wobec zespołu, tak? Bo jeżeli ten menadżer jest taki ze spiżu i stali, no to dla ludzi jest to trudne, żeby gdzieś tam spełnić jego oczekiwania albo wzorować się na nim, tak? Czy dorównywać mu ze wszystkimi swoimi słabościami. Dokładnie tak. Widzę, że też nie, tutaj też ludzie się relaksują przy garach. Super, ja też się relaksuję przy garach i uważam, że gary górą i w ogóle należy o tym mówić. Widzę na czacie, że Milena znowu powiedziała, że notatka będzie. Poprzednia była rewelacyjna. Tak, ja tam byłem w rysunku. Brałam notatkę wizualną, także Andrzej miał portret własny, także nie wiem, Małgosia, możesz się spodziewać wszystkiego z tej notatki. Małgosia, to my tak już będziemy do kropki, bo jeszcze ogłoszenia duszpasterskie, tak, tu Andrzej powiesz o turkusowych śniadaniach, bo mamy też parę nowych osób, więc też warto, żeby się dowiedziały. Ja Ci bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za naszą długą wieczorną rozmowę, za to, że mogłyśmy z taką otwartością też i szczerością też i gotowością na to, że mogą paść rzeczy różne, tak, w naszych rozmowach, nawiązać ten kontakt. Dziękuję Ci też tym za to, czym się podzieliłaś dzisiaj. Mam nadzieję, że było to dla wszystkich wartościowe, nawet jeśli nie tu i teraz, to gdzieś tam będzie rezonować, pracować. No i cóż, no, ja przynajmniej będę wypatrywać z ciekawością i śledzić Twoje dalsze działania. Ba, nawet może będę miała zdanie i opinię, nie wiem. Właśnie, po pierwsze dziękuję za spotkanie i dziękuję za zaproszenie. Tak jak powiedziałam, chcę się uczyć od Was, więc kto jeszcze nie wrzucił mnie do swoich znajomych na LinkedInie, to bardzo Was proszę. Przepraszam, ja dzisiaj cały czas walczę z alergią, więc siedzę tu, pocieram tam ten nos, ale po prostu
Nie, ja jestem alergikiem z krwi i kości, w związku z tym dzisiaj walczę, ale wracając do rzeczy istotnych, również było mi bardzo miło. Mogłeś, ja dalej czekam na komentarze na LinkedInie, kiedy coś wrzucam, bo zawsze pobudzasz mnie do działania. Was również zapraszam. Zawsze dostanę, jak mówię, że wychodzę poza strefę komfortu, to Mogłeś, ja piszę, poszerzasz. I zawsze jest mi miło, bo myślę sobie, kurczę, znowu mnie zmobilizowała do myślenia. Więc to jest fajne. Zapraszam Was też na swoją stronę. Ja bardzo czekam na komentarze, mówiąc wprost. Ja z tych, co faktycznie kochają się uczyć i jak tylko mam słuchać, jaka ja jestem świetna, to szczerze zaczynam gubić rezon. Zastanawiam się, co zrobiłam nie tak. Więc ja po prostu lubię feedback taki prawdziwy. Dzięki Wam bardzo, zostawiam Was w takim razie, życzę dobrego dnia i dużo zdrowia. Z wzajemnością i też... To ja tylko tak na szybko, jak chcemy się uczyć, to te turkusowe śniadania są fajne, bo tutaj mamy niesamowitych ludzi, tutaj wszyscy obecni naprawdę z totalnym doświadczeniem. W Łodzi co pierwszy środę miesiąca to organizujemy, więc zapraszamy. W całej Polsce w tej chwili jest chyba 8-9 miast funkcjonujących. W przyszłym tygodniu będzie w Kaliszu, wczoraj było w Cieszynie. Nagranie z tego spotkania najpóźniej będzie dzisiaj, jutro udostępnione pod meetupem, pod Facebookiem, a docelowo jeszcze wskażę kanał na YouTubie dedykowany dla turkusowych śniadań, gdzie są nagrania nie tylko ze śniadań łódzkich, ale z też innych miast, które są naprawdę ciekawe i warte. Super, więc to mniej więcej tak. Jeśli pozwolicie, to dołączę, jak tylko absolutnie. Będę obserwować swój profil na LinkedInie i wrzucę informacje, bo tam jeszcze funkcjonuje na... A, no właśnie, a jak macie ochotę na więcej inspiracji, to my na Facebooku założyłyśmy razem właśnie z Katarzyną Biznes bez hamulców, jak stać się skutecznym liderem, grupa zamknięta, tam wrzucamy live'y co czwartek na takie różne biznesowe tematy, raczej leadership, przywództwo. Teraz będzie o delegowaniu i oczywiście zawsze obracamy kota ogonem i nie robimy standardów szkoleniowych, tylko jak mówimy o motywowaniu, to ostatnio mówiłyśmy o motywowaniu lidera, a nie motywowaniu zespołu. Więc jak chcecie, to zapraszam do tej grupy również. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Dzięki za zaproszenie. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Moja propozycja, zróbmy sobie taką rundkę zamknięcia, czyli co z tego sobie wynieśliśmy, czym chcemy się podzielić. To taka moja propozycja. Ja tak patrzę, to co mi się wyświetla, niekoniecznie to samo się u Was wyświetla po kolei. To po kolei tutaj widzę Dominikę, tylko pytanie, czy Dominika chcesz ze swojej strony coś powiedzieć, co dla Ciebie było fajne? Tak, mogę powiedzieć, bo ja dzisiaj tak z doskoku, cześć w ogóle wszystkim, tak na koniec. No, ale słuchałam całego spotkania, bo jestem w kuchni właśnie tak a propos garów, to się tak krzątałam cały czas. No ogólnie Małgosia po prostu, no lubię wiedzieć, że są tacy ludzie jak Małgosia, którzy trochę właśnie, znaczy trochę, nawet bardzo naruszają takie status quo, że nie robię tak, jak było zawsze i tak, jak robią wszyscy inni, tylko staram się poszukać tej swojej własnej drogi i odważam się pokazać właśnie tą swoją prawdziwą, co tam mi w duszy gra. To jest mi strasznie bliskie, bo pomimo tego właśnie, że czasem może być to kontrowersyjne, to jednak fajnie wiedzieć, że są ludzie, którzy się na to odważają. I cóż, i też bardzo takie, no znowu jakoś tak mi pokazało po raz kolejny, że właśnie też no wagę jednak tej wiedzy psychologicznej, tak? Co tam się dzieje w nas w środku i to też nam pomaga potem jakoś właśnie poczuć się też bezpiecznie w danej sytuacji, w ogóle zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej. No i właśnie, i to zauważanie drugiego człowieka po drugiej stronie, to jest wymagające, to jest bardzo wymagające, energochłonne i tak jak też tutaj Małgosia mówiła w niektórych momentach właśnie o tym w ogóle, jak funkcjonuje nasz mózg, a nasz mózg lubi oszczędzać energię, więc wszystko, co jest trudniejsze, wymaga dodatkowego wysiłku, ale jak widać warto. Super, dzięki. Więc dzięki Gosiu za,
za zaproszenie Gosi. No, wszystkie Gośki to fajne babki są. Ja tutaj po kolei dalej mam ciebie, Rafale, wyświetlonego. Jak u ciebie, Rafale? Ty z Poznania się łączysz. Tak, tak, tak. Ja jak zwykle z Poznania. Mało jeździmy w ogóle. Wczoraj byłem w Cieszynie i tak w ogóle się zakręcam, bo byłem w Cieszynie na 8 rano, a tam było 8 wieczorem. Nie? Bo te śniadania w Cieszynie są zawsze. No, tak zakręcony. Ja muszę powiedzieć, że Małgosiu podziwiam szczególnie za to, że ona tak mówi o tym przejściu od, przepraszam za takie strywializowanie, ale tak heter baby, tak? Takiej kobiety, która tam waliła pięścią w stół i mówiła, szczególnie, że to jest firma produkcyjna, więc tam podejrzewam mięso latało w powietrzu. Do takiego podejścia właściwie, jakim wszyscy powinniśmy, tak sądzę, się kierować, ale nie jest to łatwo o tym mówić, tak? Szczególnie jak się to kiedyś robiło i to jest fajne. Ja to bardzo cenię w gości, że ona tak potrafi powiedzieć, a tak robiłam, ja tego nie akceptuję dzisiaj. Mogę to skomentować, ale umiem o tym powiedzieć. Trochę jak ten Fuck Up Night, ja kiedyś byłem na dwa razy na takich wydarzeniach w Poznaniu. To są fantastyczne rzeczy, akurat młodzi ludzie byli, ale oni opowiadali naprawdę, no wszystko im się nie udawało. Nie? I to nie jest łatwe, nie? To bo wychodzi taki człowiek i mówi, kurde, tu zaczynałem, zbankrutowałem, tu coś tam. Na końcu pamiętam, że był tylko chyba fajerwerki się sprzedały na Sylwestra i jakoś tam parę stóp jakoś wyszedł z tego biznesu z twarzą. Nie? Więc jakby, ale to nie jest łatwe. Nie jest łatwe mówić właśnie o takim czymś, co się nam zdarzyło. I tak naprawdę się tego wstydzimy. Chyba Małgosia chyba też użyła tego słowa. Nie? Ja muszę powiedzieć, że mam też taką czarną historię. Może mniej czarno jak Małgosi, ale myślę, że tak, że jakbym tak mocno poszperał, to tam gdzieś w latach 90. Ja akurat mam dyplom Politechniki, nawet dwa mam dyplomy, nie używam ich, ale tam gdzieś w szufladzie leżą. No i rzeczywiście taki młody inżynier, jak stanie się przedsiębiorcą, to bez doświadczenia to w ogóle. Relacyjności zarobek. Tak, i sprawdzać, czy pływa. Nie? To oczywiście niektórzy pływają, nawet się unoszą na powierzchni, ale ze stylem to nie ma nic wspólnego. Rozumiem. Dzięki. Dzięki, Rafał. Pawle, a jak ty? Jak u ciebie? Ja bez kamery, bo coś mi się z komputerem stało. No, spoko. Dla mnie bardzo cenne było to, że była z firmy produkcyjnej, bo my mamy firmę produkcyjno-handlową, no i tutaj wiele, wiele takich wspólnych tematów na pewno się pojawiło i to było bardzo dla mnie cenne, żeby ktoś właśnie spoza usług IT się wypowiedział na ten temat. I myślę, że tutaj na pewno będę w kontakcie i jakoś tam pogłębię ten kontakt z Małgorzatą. I więcej takich osób produkcyjnych. Poproszę, bo to nie jest łatwe, ale wiem, że to nie jest tak łatwe, ale wiem, że to dla mnie to jest bardzo, bardzo cenne, że właśnie ktoś spoza usług generalnie. Mhm. Super. Cieszę się, że wyszłam naprzeciw twojej potrzebie jako opiekunka tego śniadania. Dla mnie osobiście w tej chwili jest najtrudniejsze to, żeby zmienić ten sposób myślenia, tą mentalność u osób, które od kilkunastu czy nawet dwudziestu paru lat pracują u nas, w tym samym jakby sposobie funkcjonowania, myślenia i nagle teraz ktoś chce to zmieniać. I tym bardziej, jeżeli to jest ktoś z produkcji, kto generalnie nigdy się nad takimi rzeczami nie musiał zastanawiać. No, ja tutaj niczego jakby nie mam złych intencji, tylko mówię, po prostu nie musiał. No. I mu było z tym dobrze, bo przychodził, robił swoje i się nie musiał zajmować jakimiś wartościami,
kierunkami myślenia w ogóle. No, stąd przychodził, robił swoje i był nawet zadowolony, bo mu się podobała atmosfera, bo miał kolegów, koleżanki. A teraz no, zmuszać go do czegoś innego, no to jest trudne. Czy zmuszać, czy wspierać, czy kierować. Zapraszać w ogóle do czegoś innego. No tak. No, stąd moje pytanie, na ile ktoś jest w ogóle chcąc tworzyć zespół takich otwartych osób i kreatywnych, ludzi, z którymi chcemy coś tworzyć fajnego, no to na ile tej energii powinniśmy poświęcać i wspierać te takie osoby, które no, robią robotę biznesowo dobrze, ale no, ja bym oczekiwał czegoś więcej, tak? Większego, nie wiem, zaangażowania, myślenia w ogóle o organizacji, o tej kulturze. No i są takie moje rozterki różne. Ja bym, tych działań to jest dużo wielowymiarowych, a to, co ważne, co Małgosia zaznaczyła w ramach swojej wypowiedzi, to nie jest od tak. To, co ona wspomniała, to w miejsce, w którym w tej chwili ona jest, to trwało 11 lat po zmianie Unii. I nie za bardzo da się to skrócić. Da się zrobić przestrzeń, ale to ludzie też muszą w tą przestrzeń chcieć wejść. Trzeba zrobić przestrzeń i cały czas konsekwentnie to, co Małgosia mówiła, trudne bardzo, ale konsekwentnie potwierdzać, że ona się nie zmieniła na chwilkę, tylko to jest ten sposób działania. I to jest duże wyzwanie. Tak, dokładnie. Ale to, no, to są takie drogi dla każdego z nas tak naprawdę, no, przy tym zmianie i przy tym samym środowisku. No. Dzięki, Pawle, za podzielenie się. Ja, Andrzej, jeszcze mam taką prywatną prośbę, czy jakiś kontakt do Mileny mógłbyś mi podesłać? Albo w jakiś sposób mogę do niej zdobyć, bo spróbowałem ją szybko znaleźć, a ona już uciekła i nie miałem okazji, żeby poprosić. Znaczy na pewno na Facebooku jest ich strona jako firmy Orlińscy. Tak. Więc być może to jest jakaś droga. Tak, bo to firma optyczna, tak? Milena tak. Orlińska, w ten sposób znajdziesz. Dobra, dzięki. Dobra, dzięki wielkie. Arku, a tobie jak? Chciałem się dołączyć. Halo, czy mnie słychać? Słychać cię, Adam, tak? O. Słychać? Witajcie. Ja chciałem tylko tak troszeczkę tutaj podeprzeć autorytet i wielkie osiągnięcia, jakie widzę w tym, czego dokonała Małgosia. Mianowicie też miałem okazję pracować w takiej firmie produkcyjnej, która jest na wsi. I z tego, co usłyszałem tutaj podczas dzisiejszego spotkania, tam też jakby w ich miejscu, gdzie mają ten zakład produkcyjny, no to też jest jakaś wieś. O wiele trudniej jest zmieniać ludzi, ich przekonania, przyzwyczajenia w takich małych miejscach niż w jakichś dużych aglomeracjach, gdzie no, postęp jest zdecydowanie szybszy, gdzie ludzie się od siebie bardzo szybko uczą, gdzie mają dostęp do różnego rodzaju technologii. Na wsi zazwyczaj technologia przychodzi z jakimiś tam przedsiębiorcami, czy z księdzem, czy z jakimś tam medium, tak, które coś tam ma do powiedzenia. Więc tutaj to, co przez te kilkanaście lat udało jej się wprowadzić w zakładzie, który, jak słyszę, miał tradycję, miał pewne zasady, które były utrwalone i jakby żyło tym całe to społeczeństwo, nie tylko w zakładzie, ale i w tej wsi, czy w okolicznych satelitarnych miejscowościach, to ten przełom musiał być naprawdę okupiony ogromnym wysiłkiem. Ja widziałem taką próbę zmiany przekonań pracowników. Nie udało się, dlatego że wprowadzający zmiany był dość chwiejnym człowiekiem, dlatego raz wprowadzał, potem się wycofywał i tak trwało to wahadełko, aż się poddał i zostało po staremu. Natomiast no, widać po entuzjazmie, z jakim Małgosia mówi o tych zmianach, które na trwale weszły w ten zespół i to właściwie zespół teraz gra w tą piłkę, a nie w to, co kiedyś było uznawane za normę, to uważam, że to jest wielkie osiągnięcie właśnie przez wzgląd na to, że miała te trudne, jak to się mówi, ONW, tak? W rolnictwie są to obszary niewygodnego wyrażania się. Więc to tak, to tyle. No. A z drugiej strony dla z kolei tych, którzy mają zakłady w dużych ośrodkach miejskich, załóżmy,
z kolei narzucanie pewnego tempa zmian może nie być takie łaskawe, bo tutaj z kolei zespoły mogą być bardziej świadome pewnych technik, metod i technologii i to one mogą wyprzedzać wdrażającego swoją wizję. No i tu trzeba być już bardzo, według mnie, czujnym i spostrzegawczym, żeby się nie dać ponieść swojej wizji, skoro z zespołu mogą napłynąć jakieś lepsze. Ale ogólnie jestem bardzo dzisiaj zadowolony ze spotkania, chociaż się niestety spóźniłem, ale i tak dostałem dużo. Będzie nagrane. Tak. O, super, to chętnie odsyłam początek. Będzie pod wydarzeniem na meetupie, pod zaproszeniem i będzie na Facebooku pod wydarzeniem. Docelowo jeszcze w kanale na YouTubie, ale to pewnie dopiero w weekend. To takie nieobrobione, świeżutkie, to co teraz, to będzie jeszcze dzisiaj, jak tylko mi się zgra na komputerze tak naprawdę. Dzięki wielkie, Adamie, dzięki za uczestnictwo. Super, ja wolę zawsze te nieobrobione. To dzisiaj będzie nieobrobione. Arku, a jak u Ciebie? Fajnie, super. Tak, to jeżeli chodzi o moją perspektywę, to też cieszę się, że miałem właśnie tę możliwość, żeby dotrzeć na spotkanie, ze względu na to, że ja jestem właśnie osobą też działającej w firmie rodzinnej i tutaj też zależy mi na tym, żeby właśnie w centrum uwagi był człowiek, że też właśnie, tak jak tutaj wspomniała Małgosia, że nie ta gonitwa za pieniądzem, żeby pracownicy właśnie też, no, żeby mentalności człowieka, który przychodzi do firmy, nie było tej gonitwy za pieniądzem. No i właśnie tutaj ta perspektywa i też sposoby zarządzania są i życie samo w sobie jest na tyle wielowarstwowe, że przez to, że to się przeplatają bardzo ze sobą te różne ścieżki, trzeba też właśnie stworzyć te odpowiednie warunki dla pracowników, żeby też to życie w pracy nie przekładało się aż tak bardzo emocjonalnie potem na życie prywatne, rodzinne. No i właśnie z tego względu, że tak poszukuję tych rozwiązań w tej dzisiejszej gonitwie za materią różnych rzeczy, to dzisiaj. Halo, halo. No chyba mi sieć zamarła.